asked if I never know. Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of dancing.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Czekajcie chwilę. Nowe studio, proszę Państwa. Jak mnie widać? Czy może trochę lepiej? Może trochę gorzej? Jak jest? Jezus, mam nadzieję, że lepiej. Może dzisiaj Wam zaprezentuję podczas lotu. Jak wygląda moje nowe studio. Dzisiaj cały dzień. Trochę się zmienia światło, jeszcze nad nim popracuję. Bo jedno mi daje mocno, tutaj mi zmienia mi jakość, że tak powiem. Trochę jaśniej, trochę mniej jaśniej. Ale ładny ten krok. Kurwa, komplementy już lecą. Dzień dobry, witam wszystkich. No, jest green screen, pięknie gratki, dziękuję. No, wielkie brawa należą się Robertowi, z którym jeździmy w F1. Możecie go kojarzyć z kanału słuchowo. Robert tu wykonał dzisiaj w moim studiu. Kawał świetnej roboty, no naprawdę. To, co zrobił dzisiaj Robert w tak krótkim czasie, no jestem szczęśliwy, przeszczęśliwy. No i elegancko w nowej odsłonie. Cześć Ernest, cześć Kucharz, cześć Pir, cześć SOS, cześć Rafcio, witam, Agromarian, siemaneczko, Sarniak, witam cię bardzo serdecznie, Rutkoś, gdzie ci tło zajumali? Nie ma tła, jestem zupełnie lepsza kolorystyka z kamery. Tak, kamerka podłączona na zupełnie innym systemie, kamerka świetna, bo to jest Logitech Brio w 4K, wiecie, kurwa, inna jakość, inne okoliczności, matko boska, w końcu coś widać tej sympatycznej gęby, dzięki. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.
World Trip z Kroksem, dzisiaj transa, miało nie być, szczerze przyznam, byłem bliski odwołania tego streama, bo nie wiedziałem, że się wyrobimy. To już Kroksowej nie będzie przypadkiem w tle. Wojtuś, będzie, bo tutaj będzie ją widać. Jak sobie tutaj wejdzie, to ją będzie widać, więc dobry wieczór, cześć Pawsie, witam cię bardzo serdecznie. Gratulacje za ostatni stream, kawał dobrej roboty zrobiłeś. Aż mnie zmiotło z planszy. No dobra, no jeżeli wam się podoba, to ja jestem bardzo szczęśliwy. No troszeczkę jakoś... Słuchajcie, później wezmę drugą kamerkę, taką innej jakości, tą poprzednią moją kamerkę i tutaj zrobimy taki tour malutki. Ocie, Hollywood, kurde, green screen. Tam jest, słuchajcie, dzieją się dziwne rzeczy tutaj. Trochę jeszcze muszę nad tym... Słuchajcie, to światło, nie? Ja nie muszę górnego światła już włączyć. Już nic nie muszę, po prostu to światło jest tak mocne, że ja nic nie widzę. Jestem oślepiony, nie? Siemanko, cześć Krystian, witam cię bardzo serdecznie, cześć Warok. Dobra, proszę państwa, nie wiem, czy wszystko będzie działało, bo wszystko łączyłem w 20 minut, to wszystko podłączyliśmy. Mam nadzieję, że tu wszystko zadziała. W poniedziałek przyjdzie jeszcze jeden monitor, więc nie zdążyłem z monitorem. Kurwa, DHL mi nie przysłał monitor. Nie wiem, gdzie jest monitor. Nie przysłali monitora, proszę bardzo. No dziś niestety nie polecę znowu z wami, ale dopinguję i wspieram, pozdro. Cześć Danielku, witam cię bardzo serdecznie. Jeszcze wybuchy za tobą trzeba. Fajnie by było, super. Dobrze, proszę państwa. O Jezus Maria, muszę się zorganizować, bo to jeszcze lot trzeba zrobić. Kroksa gra wciągnęła. Kurde, no masakra, jestem teraz... Jestem pilotem. Mam nadzieję, że... No zaraz wam pokażę, jak to wygląda, ale najpierw organizacja i sam locik. Znajdujemy się na lotnisku w Dubaju, to sobie też to wpiszemy, ale to jeszcze nie wszystko tutaj na tym stanowisku. Co? Poczekajcie, czek. Simbrief, ja sobie to z Simbriefa ogarnę, będzie szybciej po prostu. IDX, czekajcie, Simbrief się teraz nie chce włączyć, nie? Znikłeś mi. Mogą być problemy z internetem. A może być, ale czy w MFS-ie ci zniknąłem? Gdzie ci zniknąłem? Odlot z pasa 30 lewy, moi drodzy, odlot z pasa 30 lewy, new flight, czekajcie, my lecimy, przepraszam was bardzo, że tak to wygląda, no postaram się to zrobić jak najszybciej, sami rozumiecie, że organizacja mnie tutaj mocno wciągnęła, my lecimy z Dubaju do Karachi i to jest ICAO OPKC, lecimy sobie oczywiście CJ4, no i tyle, poczekajcie, zorganizuję tylko tutaj trasę na szybko. A jaka procedura? Procedura, proszę państwa, to będzie, przepraszam was bardzo, procedura to będzie Iworu One Foxtrot, Iwuro, przepraszam, Iwuro One Foxtrot, Iwuro One Foxtrot. Dobra, czekajcie, jeszcze jedna rzecz, wypadać mi z tymi ustawieniami wszystkimi. Boże święty, muszę się przeorganizować. Dobra, i teraz tak, road menu i mamy to z Simbrief, a load plan. Error, Iwuro. Execute. Nic się tutaj nie wpisało, o Boże święty, zawsze muszą być problemy, nie? Zawsze muszą być problemy, nie mam departures w ogóle, ale beka. Nie mam departures w ogóle, poczekajcie, czy wy macie też takie problemy? Raz mi wskoczyło powiadomienie o dużym obciążeniu serwera, no go niedługo myśli. No tak, coś jest nie tak. Runway 30 left. Wpiszę sobie tą trasę ręcznie. Następnie jest punkt Iwuro. Iwuro. O Boże, jak to teraz wpisać? Czekajcie. Nie mogę teraz tego usunąć. O, Jesus Christ! Jak to teraz zrobić? IDX, wait. Na pewno ty mi tego nie wpiszesz? Czekajcie, jeszcze raz IDX, road menu. Dlaczego ty nie masz tego in database? O Boże! Iwuro. Nie, on tego nie ma w bazie danych. Co tu się wyprawia najlepszego? Alaldo? Nie, totalnie. Poczekajcie, wiecie co? Zrobimy to po swojskiemu.
Przepraszam was bardzo, chyba problemy z punktami będą. Dzięki, że Maciuś, że wygląda fajnie. Poczekajcie, jeszcze raz zrestartuję sobie, chcę sprawdzić, bo nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Dispatch. Właśnie tak. Position initialization, OMDB, tak jest, flight plan. No nie wierzę w to po prostu. Co jest grane? Co ja źle zrobiłem? Witaj, cześć Janusz, cześć. Gdzie zrobiłem błąd? Jak do tego doszło, nie wiem. Mam zaktualizowaną CRJ-tę. Macie jakieś pomysły na to? Oprócz CJ4 wyszła też aktualizacja Navigraph do wersji... No ja nie mam zainstalowanego Navigrapha jeszcze. Dobra, co z tym zrobić teraz? Departure najpierw wybierz. No wybieram departure, wiesz, mój drogi, ale nie idzie. Wiecie co? Przepraszam was bardzo. Nie trzeba było aktualizować. No ja chyba mam wszystko zaktualizowane. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mam wszystko zaktualizowane. Ja sobie tę trasę 30 lewy pas, tak? Czyli stąd będziemy gdzieś mniej więcej startować. Ja sobie tutaj się ustawię gdzieś przy Snake'u. Godzinkę nieco wcześniejszą. No, to, że Navigraph miał aktualkę, to nic nie zmienia. My tą trasę braliśmy z Simbriefa. Czekajcie, jeszcze raz to odpalę. Rutkość, krok przy tej jakości, to można ci kudły liczyć. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz jest zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy kamera powinna być bliżej. Raczej nie. Wydaje mi się, że jest ok, więc kamera chyba jest w porządku. Starałem się ją tak zrobić, żeby ona była właśnie nad celem. Już teraz ten overlay mi nie będzie pasował, więc muszę overlaya zmienić w przyszłości. No sorry, przepraszam was, że tak to wygląda. Nie miałem czasu się zorganizować wcześniej. Mam nadzieję, że dzisiaj się nam uda. To błąd, ja wyrzuciłem nową aktualizację, bo wczoraj miałem to samo. Petarda wygląda kroz... Dzięki Ridan, dzięki, fajnie. Cieszę się bardzo, że wam się podoba. Cieszę się, że wam się podoba. To jest dla mnie najważniejsze. Dobra, przepraszam was. Jeszcze raz. Avionika, teraz tak. Display Avionika, tutaj to w ten sposób. Daj mi IDX-a. I tutaj mi ustaw przede wszystkim Grand Power Unit, znakomicie. I teraz damy sobie tak, IDX, Position Initialization, to sobie przyklikamy tutaj, bardzo dobrze. Teraz Flight Plan, lecimy z OMDB, już to widzę, lecimy sobie z OMDB do OKPC, dobrze mówię? Ja to wezmę na drugi ekran po prostu. OPKC, dobra, znakomicie. I teraz tak, departure, arrival, to jest 30 lewy. W ogóle nie mam departure'ów, żadnych, więc nie wiem o co chodzi. I teraz leksy, zupełnie nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Flight plan, next page, Ivuro. Ty, nie mogę wpisać żadnego punktu. Nie mogę wpisać żadnego punktu. Cześć, Adaj Skylark. Na co? Tak jakby nie było w ogóle bazy danych w komputerze pokładowym. Lakif? Nie wiem, cokolwiek. MSFS nie wyświetla ci w ogóle punktów. Kapitanie, cześć. Stres wylotu. Nie mam zielonego pojęcia. No tak, to, że jest Iwur, to jest, nie zmienia sytuacji. Poczekajcie, dobra, przedłużymy to troszeczkę. Wait a minute. Może ja czegoś nie mam ściągniętego. Ciekawe, ile będzie się ściągało. Menedżer zawartości. Nie, ja mam wszystko dostępne.
Czy ja nie mam ściągniętego tego? No nie wiem, co mam z tym zrobić. No ja to ściągałem, jestem przekonany, że to ściągałem. No masakra jest. Ja to aktualizowałem, jak ściągałem MFS-a. No nie wiem, co teraz z tym zrobimy. Nie wiem, co z tym zrobimy. Czy bylibyście chętni, żeby przełożyć World Tripa na przykład na jutro? Siema Marek, cześć, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Nie wiem, czy bylibyście chętni na przełożenie World Tripa na jutro. Wiem, że niektórzy z was na pewno by nie mogli jutro polecieć. Więc... Nie chcę tego też przedłużać w nieskończoność. Dziwne, ja to dzisiaj pobierałem, ale to są word update'y, więc to nie powinno mieć znaczenia. Miałem ten problem i pomogło dopiero przeinstalowanie MSFS-a. No nie, kurde, bez jaj, nie będę przeinstalowywał MSFS-a. Czy ktoś z was leci na wersji working? Ja lecę na working title 12.8 i nie działa. Ja wczoraj też zaktualizowałem CJ4 i te same błędy, więc wróciłem do poprzedniej wersji CJ4. I pomogło, Rafcio? Pas w użyciu... Dobra, to... PVR. Wait, PVR. Widzisz, że nie teraz o problemach z pasem, bo ten propas jest najmniej ważny teraz. Ręcznie nie mogę wpisać, ręcznie. Masz CRJ-a? Nie mam CRJ-a zainstalowanego. Nie mam. Wiecie co, może zrobię to, co Rafcio napisał. Ernest, no postaram się dzisiaj polecieć, jak nie, no to za tydzień będzie ten... No u mnie to samo wszystko śmiga, kurde. Nie wiem, czy ściągać te aktualizacje? Nie wiem, czy to ma sens. ATS w zastępstwie, nie mam zainstalowanego, Sarniak. Sprawdź, czy na mapie widać punkty. Czekaj, nie to. Mapa świata. Widać lotniska. A jakbyśmy, czekajcie, jakbyśmy znaleźli spad więcej, otwórz filtry. Mapa w tle, porty lotnicze, punkty nawigacyjne, miasta, fauna, nawigacja, przestrzenie powietrzne, nie? Nie wiem, gdzie to się nawet włącza. Filtry, no właśnie widzę filtry, nie wiem co dalej. Właśnie się gra chyba zawiesiła. No właśnie się gra zawiesiła. Ty? Protip, przed aktualizacją CJ4 kasujemy pliki z local state packages. No, to za późno. Ty co jest? Ty się odlaguj, ziomek. Nie wiem, czy widać punkty. Mniejsza o to. Mega mnie to zastanawia, co się stało. Chyba, że... Wait. Dobra, popróbuję jeszcze raz. Nie, no słuchajcie... No starałem się, ale nie wiem, o co chodzi. To się będzie ściągało w nieskończoność, bo już to widzę, że to się będzie kurwa czepieczone. Wiecie co? Trudno. Ryzyk fizyk, bracie. Musimy zrobić inny myk. A mianowicie. Czekajcie. Ryzyk fizyk. Polecę na starszej wersji CJ4. Jeżeli starsza wersja nie zadziała, no to będziemy musieli przełożyć, albo ja polecę po prostu A320 NIO. No, sam sobie wstrzeliłem w kolano, mówiąc, że nie latamy sobie A320 NIO. No ale co, skąd ja mogłem to wiedzieć? Dobra, teraz tak, samoloty to wyłączymy. Wyłączymy to. Dobra,
Przepraszam. Ale tak czasem jest. Tak czasem jest. dobra, to się ściągnęło. To sobie możemy wrzucić tutaj. Zjechałem do poprzedniej wersji. Ciekawe, jakie będą problemy. Bo mogą być problemy, bo ja zdaję sobie sprawę, że mogą być z tą poprzednią wersją problemy. Ciekawe, czy reszta będzie miała takie problemy. Samoloty, working title. To wywalamy. Dobra. U mnie pomogła wcześniejsza wersja CJ4. No i dobra, spróbujemy. Jeszcze raz uruchamiamy MFS-a. Skasuj pliki z CJ4 z folderu, o którym wyżej wspomniałem. Spróbujemy teraz tak. Jeżeli to nie zadziała, zrobię to co każesz. Cześć Linsonik, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie. Hej, hej. Co się dzieje się? Mówiłem, że nowe studio będę budował. Nikt mi nie wierzył. Kroksu, oszukujesz. Zaraz będę pokazywał. Najpierw to zorganizuję, bo przecież mnie szlak jaśnisty trafi. Tutaj jest green screen, wiecie? Tak na zielono mi się ręka świeci, widzicie? Tutaj jest taki materiał, taka fajna, te ti takie. Ciekawe, że u mnie update World Trip poprawił samolot. U mnie update Working Title poprawił samolot. Okej, w ten sposób. World Trip już przeczytałem. Już wszystko mi się z World Tripem kojarzy. Beka jest taka, że mam tutaj lodówkę na 6 stopni ustawioną. Mam napoje na 6 stopni, kurwa. Tylko wam pokażę, to jest straszny syf. I mam dywan w ogóle, nie wiem czy wie, znaczy dywan, wykładzinę mam, kurwa. Stara wersja może zadziałać, ponieważ będą stare pliki. No i dobra, niech będą stare pliki. Najpierw to zrobię, a za tydzień będę kombinował. Ona nie zawiesiła się, tylko jak ściąga aktualizację, to się tnie, bo instaluje w tle. Spoko, Linson. Cześć, dawno mnie nie było. Widzę zmiany, nowa kamerka. Wszystko jest nowe, panie. Oświetlenie nowe, kamera nowa. Green screen nowy, fotel nowy, wszystko jest nowe. Biurko nowe jest. Przecież ja siedzę przy nowym biurku, to jest najlepsze. Jesteś niesamowity, dopóki aż niewidzialne ściany. O, jaki cień się rzucę, a cienie robię, kurwa, nie mogę cieni robić. U mnie jest ok, 12.08, wszystko poprawnie działa. Dobra, zaraz, poczekajcie. Dziwnie się zmienia tutaj, jest tyle kelwinów, że ja jestem oślepiony. Ja nic nie widzę, nie? Ja praktycznie na oślep czytam czat. Dzięki za wszystkie łapki, dzięki za 37 łapek, może. Jest taka nadzieja we mnie, że dobijemy do 50 łapek. Może się uda. Restart kompa pomoże. Nie, zawsze. A zrestartowałeś? Nie. To chyba nie w tym przypadku. W MFS-ie nawet... To też może być problemem, to FSU i PC. Ja zupełnie źle do tego podszedłem. Ja mogłem to wszystko odinstalować po prostu, nie? Ale ja idę pod prąd zawsze. Dzięki za 40 łapek. Dziękuję wam bardzo serdecznie. No to równe liczby. Bardzo, bardzo lubię równe liczby. Kolejną równą liczbą będzie 50. No to niech będzie 50. Mam nadzieję, że wszystko jesteś na Xbox, tak, 6151, dokładnie. Czekam, aż ten syf się teraz uruchomi. Jestem tak wykończony, po prostu na oczy nic nie widzę dzisiaj, kurde, od rana. Format dysku może pomóc, to czekaj, zrobię szybko. Potem ściągnę MFS-a, to World Tripa zrobimy tak o 4 nad ranem, co wy na to? Kroks będzie dobrze, to tak jak w lotnictwie, czasami są turbulencje. To fakt. Zresztą polecam jutro dziwny live na kanale Turbulencji. Tak by the way, Turbulencji. Będą robić równoczesny lot w realu i w samolocie MFS. Dziwny, powalony, widziałem się reklamę na MFS. Polecam kanał Turbulencje. Dziwne rzeczy robią tam z typem. Odwalają takie rzeczy, że mają... Po prostu nie rozumiem, ale podziwiam. Coś tam pisaliście jeszcze? Chyba nie, wszystko dobrze. Dobra. Może malowanie gryzie się z nową wersją Working Title? No właśnie nie wiem, jeżeli będzie się moje malowanie gryzło, no to wypierdziela, nie? No to wypierdziela. Czemu się wszyscy rozłączyli? Proszę się nie rozłączać. Będziemy lecieć, tylko wy możecie polecieć, a ja będę czekał na was na lotniskach. Dobra. Zawsze jak człowiek coś chce na szybko, to nigdy się nie udaje. Też tak macie w życiu? Że kurde, jak na szybko, tak wiecie, mówisz sobie teraz albo nigdy. No i nigdy jednak się okazuje. No, tak mam.
Zawsze można zrobić lot z kamerką z drona. Bez kitu. Bez punktu. Będę leciał za ludźmi. Uspokój się, Warrock, tam. Nie jesteś chlubą tej moderacji. Powiem ci tyle tylko. Dobra, mamy nowszą, starszą wersję Working Title. Patera. Czy to będzie działać? Zrobimy to najpierw drogą okrężną. Okrężnicą tak zwaną. Grand Power Unit. Dobra, nie brzydzić się. Okrężnica to nie jest taki zły organ. Proszę. No nie, no kur... Przepieczone. Nie działa. Nie działa starsza wersja. To co robimy? Ja wiem, że macie dzisiaj czas na world trip, ale nie wiem, czy się uda to dzisiaj zorganizować. Oh my fucking god. Nie wiem. To czego to jest wina? Leć z ręki. Nie no, Janusz, żarty żartami, ale jestem załamany. Czego to jest wina? Dobra, Patrol, gdzie ty masz te pliki? Protip. Przed aktualizacją local state. O Boże, tylko gdzie to jest, mój drogi, teraz? Gdzie to jest? My local state. Packages. Working title. Dobra. Teraz zaktualizujemy sobie samolot. Jeszcze raz na ten nowy. Ostatnia próba. Jeżeli to nie wyjdzie, poddaję się. Nie chce mi się już z tym walczyć. Working title on. Working title on. Proszę bardzo, wypakuj tutaj. Ostatnia próba. Jeżeli to nie wychodzi, odpuszczamy dzisiaj world tripa niestety, bo problemy techniczne zdominowały tego streama. Pokażę wam studio. Zrobimy studio. MFS musi być wyłączony. Właśnie go wyłączyłem. Mam nadzieję, że to zadziała. A jeżeli nie, no to zrobimy sobie tutaj mały tour po studiu. Nie wiem, czy mi się tutaj uda na tej kamerze. Musiałbym nową kamerkę podłączyć. Znaczy inną kamerkę przede wszystkim. Nie wiem, czy A320 też zadziała. Nie wiem, co tu się dzieje tak naprawdę. Nie za bardzo rozumiem. Ja też nie miałem kiedy zaktualizować tego wszystkiego, nie miałem kiedy nad tym popracować, przyznam szczerze. Organizacyjnie było to ciężkie do zrobienia, bo komputer dzisiaj cały dzień był odłączony, więc ja nawet nie odpalałem go, dopiero teraz go odpaliłem. W ogóle komputer jest tutaj pod spodem, on już nie jest na biurku, więc ja mam więcej miejsca tutaj na biurku, zdecydowanie więcej miejsca mam na biurku. Coś jest z mapami MFS-a. No, tego nie wiem. Zainstaluj Navigraph, jeśli masz subskrypcję. No mam Navigrapha subskrypcję. No, mogę zaraz zainstalować jeszcze Navigrapha. Czy ze strony Navigrapha mogę gdzieś to jakoś w miarę normalnie ściągnąć, czy nie bardzo? Surprise, motherfucker! Iwona, 50 zł. Słuchajcie, jestem bezradna i nie mam siły od tygodnia. Crocs nie daje mi nic do jedzenia, siedzę w ciemnej piwnicy bez światła. Uspokój się, Iwona! Dziękuję ci, Iwonko, za 50 zł. No niestety, ta sytuacja może się nie zmienić, bo mnie zaczynasz denerwować tymi swoimi głupimi tekstami. Żartuję. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za 50 zł. No, jak, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dzięki. Dzięki.
Sprawdź CJ4 na domyślnym malowaniu od osobo. Tak też zrobię. Teraz już bez malowania world tripowego. Niestety, ciekawe jak to będzie można naprawić innym malowaniem, także... Ojejejej... jakoś się nie przejmuję tym za bardzo. No trudno, takie są rzeczy, takie są okoliczności. Daj jej jeść, zupę jej niosę! Zupę jej niesę! Tak, podeślij mi, Ridan, bo nie mogę tego znaleźć. Podeślij mi, bo za cholerę tego nie mogę teraz znaleźć. Na Discordzie, jakbyś mógł. No, Nav Data Center. Navigraph na Data Center. Dobra, to się wczytało. Dzięki, Ridanku. Dzięki. Nav Data Center for Windows. Dobra, to sobie ściągnąłem już. Green screen kozacko wygląda, dzięki. Fajnie, że to się udało zorganizować. Dobra, jeszcze jedna próba, teraz domyślne malowanie. Domyślne, nie kombinuję z innym malowaniem, sorry. Tym razem obdrapali nam samolot w Dubaju. Wyjdźmy z takiego założenia. Dobra. Jedna rzecz. O nie. Dobra, jeszcze jedno. Nie, sorry, czekajcie. Czekajcie. Teraz tak. Cyk. Zainstaluję od razu ten Navigraph Nav Data Center. Proszę bardzo. Już. Przepraszam, jest godzina 20. Super. Install Navigraph Irak Cycle. Dawaj ten Irak. Installing. Powinno się zainstalować dosyć szybko. Dobra, jest git. Dobra, ostatnia próba. Teraz musi pójść. Jak nie pójdzie, się poddajemy. Znaczy, ja się nigdy nie poddaję. Zagram w coś innego sobie później. Myślałeś kiedyś, żeby zrobić green screen kokpitu? Myślałem, ale to brzydko będzie wyglądało. Tak jest ładniej, schludniej przede wszystkim. Ja jestem minimalistą. Lubię takie minimalistyczne podejście do organizacji. No i tyle. No tak, Iwonę to trzyma w piwnicy, a ja na balkonie muszę siedzieć. Takie jej zadanie, że ma siedzieć i czekać, jak pan przyjdzie. O Jezu, rudkość. Brutalne. Ty, mam bielsze zęby mam w tym green screenie. A nie, żółte dalej. Patera to. Co patera to? Kadetem tera, Krzychu, kadetem tera. A muszę sobie ten efekt dać. Ale zamieszanie dzisiaj mam być w robocie. Masakra już dawno powinien być po... O Jezu, Linson, współczuję ci mocno. Trochę cię spróbuję rozbawić. No nie wiem jak, zacznę tańczyć może. To coś pomyślimy. By the way, skorzystając z okazji, mając czas, wyciągnąłem wnioski po wczoraj. Bardzo przepraszam wszystkich tych, którzy byli na F1. Nie chciałem tak zareagować. Przeprosiłem Dodzia po wyścigu. To była moja wina, moja bardzo wielka wina, co zrobiłem na torze. Także jeżeli ktoś był wczoraj na F1 i zna całą sytuację, to ja bardzo przepraszam. Nikt nie zasłużył w ten sposób być traktowanym. Dodzia przeprosiłem też prywatnie, Dodziu o tym wie, przeprosiny przyjął. Więc bardzo przepraszam za wczorajszą sytuację. Ja umiem wyciągać wnioski ze swoich błędów. Wiem, kiedy przesadziłem. Wczoraj nie wiedziałem, że przesadziłem. Dzisiaj wiem, że już, że przesadziłem. To była tylko i wyłącznie moja wina, co się stało. Także przepraszam. Przepraszam i obiecuję, że to się więcej nie powtórzy. Może się po prostu nie nadaje do tego, żeby jeździć w F1, bo może mimo że jeżdżę dobrze, to może nerwy mi trochę puszczają. Także tych, którzy byli obecni i na Discordzie i tutaj, bardzo serdecznie przepraszam, nie chciałem nikogo skrzywdzić, ani nie chciałem nikomu zrobić przykrości. Także to mnie jest tyle osób, że mogę się teraz wytłumaczyć, więc bardzo, bardzo przepraszam i mam nadzieję, że to nie zaważy. Mam nadzieję, że to nie zaważy na naszej znajomości, na dalszym ściganiu albo na kolejnych jakichś fajnych rzeczach, które będziemy wspólnie robić. I tych, którzy zostali przeze mnie urażeni w jakiś tam większy lub mniejszy sposób, bardzo serdecznie przepraszam, nie chciałem w ten sposób zareagować. Poniosły mnie nerwy, a nie czysta i mądra kalkulacja, którą w głowie powinienem mieć.
Tyle z mojej strony. Taki statement, jeżeli można to tak nazwać. Przepraszam. Dzięki za 44 łapki. Może się jeszcze jedna, trzy trafią. Paweł Zbochni, dobry wieczór. Jam z polecenia wirtualnego kapitana Pawsa. Cześć, witam, witaj Pawle Zbochni. Choć ja cię pamiętam, że jak zaczynałem swój kanał i startowałem na początku i latałem jeszcze bez kamerki, to wtedy przychodziłeś. Później przestałeś przychodzić, ale miło cię powitać ponownie. Bo pamiętam Bochnię. Nie wiem, dlaczego mi się tak zapamiętała ta Bochnia, ale pamiętam. Dobrą pamięć mam do ników ogólnie. Ale to no offense oczywiście. Bardzo, bardzo mi miło ciebie powitać. Fajnie, że jesteś. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś chcecie teraz ze mną poruszyć, dzięki za 49 łapek. No rozumiem, że zaraz 50 jakoś tam się uda wbić. Boże, ile osób przyszło. Miło mi was powitać. No, więc tyle. Dobra, teraz ostatnie uruchomienie, już naprawdę. Zaraz zwariuję, jak to się nie uruchomi. No dzisiaj będzie długo, kurwa, siedzimy. Będziemy się bawić dzisiaj. Kubalonka, siemaneczko, cześć, cześć. Dobra. I teraz tak, bez malowania. O, są punkty, słuchajcie, punkty się pojawiły w końcu. Mam punkty, dobra, jest jakiś plus. Są punkty, później sobie to zmienię. Dobra, to już mamy... Zróbmy z malowaniem. No nie może być tak, że bez malowania. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Ustaw jako odlot. Teraz tak, zmienimy sobie godzinę na 15. Mam nadzieję, że wszystko będzie teraz ok. Dobra, kurde, boję się, że to nie wypali, ale no to już będzie z góreczki. Muszę dotankować, bo już silniki mam odpalone. Przepraszam, przepraszam. Siemanko, cześć Marcin Wuch, witam cię bardzo serdecznie, cześć, cześć. Witam, właśnie wylądowałem w Krakowie i tym samym lot dookoła świata A320 zakończony. Jacek, gratulacje, wielkie gratulacje. Teraz spróbujemy wczytać plan Simbriefa, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak najszybciej wystartujemy. O, przepraszam was, będzie to trochę dłużej trwało. Na 100 lat za nowe studio. Wow, słuchajcie, naprawdę czuję się mega profesjonalnie teraz tutaj. Czuję się, tak świetnie się tutaj czuję. Jest wygodnie, jest milusio. Pamiętajcie, że ja sobie mogę teraz... Biurko mi się podwyższa i zniżę... w nogę mi walnęłaś. O, tak będzie git. Dobra, lecimy z tym koksem. Teraz tak. Dispatch, Tune, IDX, teraz tak, Mod Set, Grand Unit, Back, Road Menu. Wbij, proszę, wbij, błagam. Proszę, 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 proszę. Dobra, Execute. Departure Radio. 30 lewy i to był Iwur One Foxtrot. Execute. Dobra, wszystko działa, lecimy. To biurko się rusza, wygląda jakby sobie foter regulował. Nie, rusza się. Rusza się, więc mogę sobie tutaj wszystko regulować. Poszło, lecimy. Dobra, lecimy, proszę państwa. Odetchnąłem z ulgą, naprawdę. Dzięki Patrol za pomoc. Dzięki, bardzo mocno ci dziękuję za pomoc, bo dzięki tobie może się to odbyć dzisiaj w sumie. Okej, możemy awionikę włączyć. I teraz szybka organizacja. Lecimy. Next page. Departure, arrival mamy. Flight plan. Czy tu jest jakiś road discontinuity? Raczej nie. Okej, teraz sobie tak. Lower menu. Przekształcimy tutaj na PPOS. Znakomicie. Spoko. Możemy zmienić ciśnienie na 10-12. Jeżeli chodzi o wysokość, którą on nam wyliczył, to lecimy nieparzystą i to będzie, ja sobie polecę na 39 tysięcy. Jeżeli wam to nie będzie przeszkadzało, będzie super. 39 tysięcy, czyli flight level 390 tutaj dla czepiarskich. Flight director możemy włączyć, jasne. Navigation możemy włączyć. Flight level changer i 250 węzłów. Euro, czy Kroks, nie dziękuj. Nie, no dziękuję ci bardzo, bo nie znałem tego protipa, o którym wspomniałeś. Wielu rzeczy nie wiem, ale już się przyzwyczaiłem do tego, że wielu rzeczy nie wiem. Logo, taxi, beacon i belty. Dobra, performance.
Take off, teraz tak, poproszę Metar, już sobie Metar spoglądam, już, pomoce lotnicze, Metar OMDB, 350 na 6, temperatura to jest, proszę Państwa, 31 stopni, ci to tam mają dobrze, a u nas dzisiaj 5, i ciśnienie 10-12, to jeżeli chodzi o... Dobrze, to już ciśnienie jest ok. Teraz możemy sobie tutaj wejść i wysłać wszystkie prędkości. Dobra, i prędkości powinny być, tak jest, V1, V-Rotate, V2 i VT. To mamy zrobione, wszystko jest poorganizowane. Czy o czymś zapomniałem? Chyba nie. Jeżeli chodzi o tune, 122 800. I odpalamy pierwszy silnik i ja już wypycham. Parking brakes off. Cześć Łukasz Kotuła, witam cię bardzo serdecznie. Frank Dermin odpala silniki. Dobrze, dobrze. Bez patrola rzeczywiście nic nie działa. Dzięki za 55 łapek. Dobra. Ja nie wiem w ogóle gdzie stoję. Jestem w jakimś... Jestem na rozstaju dróg. Stoi dobry Bóg. On skaże ci drogę. Chyba źle to zaśpiewałem. O Boże. Z wami, moi drodzy, to jest. I z tym kroksiem jednym. Co za ekipa się tutaj wytworzyła. Dobra, drugi silnik od razu też odpalimy. Niech one się we dwójkę odpalają. To jest szybko. To nie ma co czekać. Dobrze, wszystko działa, wszystko słychać, wszystko widać. Mam nadzieję, że lagów jakichś większych nie ma. Jest git. Sarniak się złapał za głowę. No wiem, no... Ale ty, jaka fajna dubajka. Nie, ma trochę za dużą głowę, tak mi się wydaje. Znaczy, dziwnie wygląda. Trochę wygląda, jakby skręciła sobie kark, nie? Halo. Przepraszam panią bardzo. Skąd ma pani takie okulary? To jest jakiś nowy szyk mody. Ja zakładam, że Microsoft po prostu wie, jakie kiedyś będą okulary. Zobaczycie, one wejdą... W ogóle ja zorganizuję takie okulary, jak... Mnie zawsze to zastanawia, skąd oni mają te okulary. To jest masakra. Oh my god. Dobra. Gdzie jest pas? Chyba tam gdzieś jest pas, nie? Lol ich bin da. Na kłopoty ten patrol. Podrywasz ją? Nie, no coś ty. Nituś, jak ci się podoba? Chodź Nituś, zobaczymy czy cię będzie widać w kamerze. Powyzywasz mnie trochę, if you know what I mean. Dobra, ja w ogóle nie wiem, gdzie wypchnąć mam. Dobra, ja tu zrobię kółeczko. Słuchajcie, ja tu zrobię kółeczko. I... wyglądają odrobinkę jak HoloLens od Microsoftu. Siema panowie, miłego lotu. Jak zwykle pozdro z pracy. Krok się jakoś cicho cię słychać, chyba że mam smartfon zepsuty. Chyba masz smartfon zepsuty, bo powinno by mieć mnie dobrze słychać. Nie chce mi się tam wchodzić na górę. Czekajcie, pas jest gdzieś tam. Są ludzie? Dajcie znać, że jesteście. Dajcie znać, że jesteście. Rock and roll, proszę Państwa. Lecimy z tym koksem. Coś mam jeszcze ze słuchawkami. Muszę jeszcze kable od słuchawek tutaj inaczej pociągnąć, bo coś mi tutaj nie gra. Wznosimy, będziemy się wznosić i jak wszyscy się wzniosą, to będę pokazywał. Będę pokazywał. If you know what I mean. Dobra. 30 lewy jest gdzie? Tutaj jest 30 lewy. To ja sobie tu wjadę wcześniej na pas. Całego nie będę potrzebował. Widzę, że chłopy już za mną jadą. Są ludzie? O Jezu, jaka tu ekipa się ustawiła. Proszę mnie tu nie wyprzedzać. Co tu się wyprawia najlepszego? Nie wciskamy się. Nie wciskamy się. Pamiętajcie, zasada prawej ręki. Ci, co z prawej, wpuszczamy tych z prawej. Ty, kto to tak jedzie tutaj? Bo mnie wyprzedza normalnie typ. No dobra, no okej, no trudno. Nie będę się już dzisiaj kłócił, nie chce mi się. Dobra, jedziemy sobie tutaj. Ja sobie wjadę na pas. Obecny, dobra, są my, dawaj, czekamy. Dobra, już jadę.
Tutaj bez zbędnej organizacji, ja po prostu wyjeżdżam na pas i startuję, tak? Mam nadzieję, że ilość tam pilotów dzisiaj jest. Mam nadzieję, że was nie przeraziły moje problemy i nie zrezygnowaliście. I tym samym, proszę państwa, zaczynamy 9. etap World Tripa. Lecimy do Pakistanu, a więc bardzo daleko się zapuszczamy już w rejony, w których dawno, powiem szczerze, nie byłem. Więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Dziękuję wszystkim za pomoc w problemach. Fajnie, że udało nam się je rozwiązać. No i co? 9. etap World Tripa. Czas zacząć. Przepustnica na maksa. I lecimy! Dobra. Podwozie w górę. I on sobie będzie teraz wznosił. Widzimy tam Burdż Kalifę po lewej stronie. 45 sekund separacji. 45 sekund separacji. Nie startować od razu jeden po drugim. Pamiętajcie o tym. Bardzo was o to proszę. Kto się tak wciska? Nie wiem, kto to był. Ale nie wiem, czy to był ktoś od nas, czy Warrior Malina i Cek. Widzę was. Wszystkich widzę was. Bardzo dobrze. Ireneusz.pl. Mam nadzieję, że to ktoś od nas. No chyba raczej tak. A może nie? Nie wiem. Dobra, i mam nadzieję, że on się będzie teraz trzymał trasy. Czy my mamy navigation włączone? Mamy navigation włączone. Możemy połączyć to z V-Navem. V-Flight Level Changer się teraz zrobił. Znakomicie. On się będzie rozpędzał. Ja sobie mogę złożyć klapy. Ustawić już ciśnienie na standardowe, po później zapomnę, zwłaszcza, że tutaj nie ma zbyt dużej różnicy. Wyłączyć światła do lądowania, włączyć strobe. Jesteśmy widoczni. Opuszczamy piękny Dubaj, proszę państwa. Może róbmy wjazd na suwak, jak na ulicach, bo z prawej to się mnóstwo ustawia. No to róbcie na suwak, jeżeli wam wygodniej. No dajcie radę jakoś. No, nie ma fantoma, więc nikt nie będzie tego kontrolował. A co to się stanęło z tobą, Crocs? Nowa kamerka i green screen? Nowe studio, panie, się tutaj zrobiło. Nowe biurko, nowe uchwyty na monitory. Dywan, kurwa, się, znaczy wykładzina. Ja wczoraj do sklepu pojechałem. Dzień dobry, poproszę dywan. A facet mi z takim okrągłym, małym dywanikiem. Proszę. Ja mówię, nie, ja potrzebuję taki... Wie pan, 4 metry kwadratowe na 3 metry kwadratowe. A, to panu chodzi o wykładzinę. Ja mówię, no! Wafelko, bardzo cię proszę, żebyś w ten sposób nie robił, bo to, co robisz... To jest gość z YouTube'a, ten, który tu prosił o serwer. Więc robi syf już na początku. Od razu tylko wskazuję, że jeżeli się pojawisz na YouTubie, a nawet jesteś wyżej, nie wróżę dobrej przyszłości. Dubaj według mnie jest piękny, ale tylko z bliska lub w nocy, inaczej to jest jasna bryła piaskowa. Trak, Paweł, trochę masz rację, ale z tej perspektywy bardzo ładnie to wygląda. Mac leci za mną. Ale jakiś filmik będzie z tego studia? Wiesz co? Za chwileczkę podłączam kamerę i wam to pokażę. Bezkwadratowe 4 metry na 3 metry wystarczy w info, co łącznie da na 12 metrów kwadratowych. Ja nie wiem, ja nie znam się na matematyce. I rzeczywiście nie jest rudy. Nie jestem rudy, w końcu to ktoś potwierdził. Nie jestem rudy, proszę. Mam brudne włosy po prostu, dlatego inaczej to wygląda teraz. Nie, cały dzień dzisiaj robiłem tutaj. Boże święty, jestem brudny, muszę iść się wykąpać po streamie po prostu. Dobra, lecimy sobie. Jezus Maria, ile stresu, masakra. Kosztowało mnie to trochę. Landing lights już wyłączyłem. Taxi wyłączone, belty możemy już odpiąć, nie ma żadnych zbędnych turbulencji. Ciśnienie mamy ustawione, wszystko jest. Mi się MFS zbugował. Okej. Sarniak. Patrz, ale mi się literówki powciskały. Dobrze, proszę państwa, czy startujecie po malutku? Tak, widziałem MacMaka. MacMak gdzieś zginął. Tutaj mamy Wyspę Palmową. A nie, to nie jest Wyspa Palmowa. Wyspy Palmowe to były tam dalej. To jest ta Wyspa Świata, to znaczy kontynenty, czy jakoś tak to się nazywa. Wafelko, ale ja bym cię... nie wiem teraz, jak ty się będziesz wcisnąć, bo ty strasznie... Zaraz za mną wystartowałeś, w ogóle się separacji nie trzymałeś. Ja bardzo proszę, żebyś trzymał separację. 45 sekund, prosiłem. Ja nie wiem, jakim w ogóle ty samolotem lecisz. Jakim ty samolotem lecisz? No bo no nie rób w ten sposób. Wciskasz się komuś teraz, ktoś czekał, a ty się wciskasz.
Pamiętajcie na suwak. Tyle czekałem i mnie wywaliło. Trojan, dawaj, podłączaj się jeszcze raz, nie rezygnuj. Ja widzisz, nie zrezygnowałem, choć też miałem problemy. Robwor, cześć Kroksiu, słyszałeś, że po Junkersie mają wydać Anna drugiego? Nie słyszałem. Nie słyszałem. Halo, kabel. To teraz sobie gorzej zrobiłem. Ja wiem, że to ty, Wafelko, tylko to się rozłącz. To jak ci się zbagował MFS, to się rozłącz. Będę wdzięczny. I sobie podłącz się i na końcu kolejki wystartujesz. Będzie łatwiej. Czy, proszę Państwa, czy jakość streama jest dobra? Nie mówię już o kamerce i tutaj o tym kwadraciku, który tutaj widzicie, tylko o jakości streama. Czy MFS Wam dobrze odbiera? Kroksie drogi, czy Ty również latasz na jakiejś wirtualnej sieci, czy tylko multiplayer? Latam na Watsimie. Jeżeli gdzieś tam lubię sobie polatać i czasami to robię na streamach, to na Watsimie, Pawle, wiesz? W ten sposób to wygląda z mojej perspektywy. Pokazali go na oficjalnym developer stream. O, to widzisz, dobrze wiedzieć. Muszę sobie to obejrzeć. Ja nie miałem okazji ostatnio, straszny czas ostatnio jest. Choć to studio mi robi taki fajny... Fajnie mi się tutaj jest. Jakoś bardzo dobre jest, super. Jest bardzo dobrze. Dzięki, baw się. Dzięki. Dzięki. Ja się też cieszę, że innym... Gonzo T. 100 zł. Udanego lotu. Bardzo Ci dziękuję, Gąziu. Dzięki za 100 zł. Wielkie brawa dla Ciebie, Gonzo. Oba, z całego serca. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za pieniążki, które przelewacie. Naprawdę, jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Miło mi się robi na sercu. Dzięki. Dobra, widzę MacMaka, widzę SPRS-a, widzę Repeciaka. Wystartował Repeciak. Chyba Patrol kolejny jest. Nie, ktoś inny. YouTube zaniżenie jakoś. No, to niestety z tym się musimy zmorzyć. Zmorzyć się z tym musimy. Rutkoś powiedział, że F5 może zależeć, jak nie zniknąłeś. Co to robi? Odświeża. Odświeża streama. Znaczy, jeszcze raz go włącza. Wypuścić Iwonę z piwnicy. Taki postulat. Następny donate będzie. Wypuścić Iwonę z piwnicy. Znaczy, cel. Jest okej. No to dobrze. Coś mam takie, mam smużenie mam tutaj w słuchawkach. Moment, organizuję tutaj. Czekaj teraz. Muszę te kable inaczej tu poukładać. No dobra. Jakość streama jest okej, ale dzisiejszy film z No Man's Sky to jakaś pikseloza. Niestety. Przepraszam. Poczekam na Was w OPKC. Okej, tylko czekaj na lotnisku, nie lataj wokół, bo to nam porobi problemy, wiesz? Poczekaj na lotni, na płycie, będę wdzięczny, naprawdę, z całego serduszka Cię proszę, żebyś poczekał na płycie, ale nie latał w koło lotniska, bo to zdezorganizuje nam trochę podejście. I to mówię tak, wiesz, po przyjacielsku, po koleżeńsku, wychilluj, okej? Okay? Będę wdzięczny. Czekajcie, muszę znaleźć kamerkę. Wait. Państwa. Lepiej w ogóle jest wytłumiony dźwięk z tym dywanem, znaczy z tą pieprzoną tą. Jak to się nazywa? Z wykładziną. Czekajcie chwileczkę, ja tu już kamerę będę podłączał. Ja mam nadzieję, że to zadziała. Ja dziś do północy, dziś po północy leciałem z Los Angeles do Warszawy. Franek, super. Super. Zostawimy na razie MFS-a, niech on sobie tutaj leci. Chłopaki startują. Ja sobie podłączę kamerę, wytestuję, czy to będzie działało. Dobra. Jesteś. I teraz chciałbym tutaj dodać przechwytywanie. O! Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Surprise, motherfucker. Paf. 50 zł. Za przeciwieństwa buźka mrugająca okiem, pozdro. Paw się, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Wiem, o co chodzi.
Wiem, o co chodzi. Dziękuję ci, Pawz, bardzo za 50 zł. Mega, mega ci dziękuję. Choć nie musisz, naprawdę. Bardzo ci dziękuję za 50 zł. I za te przeciwieństwa, o których ktoś tam pisał. O, mój papieros tutaj widoczny jest. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie. Dobra. Czy ja mogę to jakoś zorganizować? Chyba będę mógł to jakoś zorganizować. Czekajcie. Tak to teraz wygląda. Proszę państwa, jest wykładzina. Jest lodówka. Jest lodówka tutaj, proszę bardzo. Widzicie wszystko? Przeciwieństwa się wzajemnie przyciągają, pamiętam to. Tak jest, tu jest stary fotel dla sarniaka. Wypierdziany i wypierdziany. Proszę państwa, nowe biurko. Nowe biurko, nowy fotel. I tutaj tak wygląda z tej perspektywy. Z tej perspektywy tak to wygląda. Jest green screen, tak? Jest cały green screen, dlatego jestem tak fajnie wykluczowany. Tylko tak jestem fajnie wykluczowany. I jest oczywiście nowe lampy. Elgato, fajne lampy, które sobie tutaj fajnie przyświecają. One dają naprawdę bardzo duży efekt. To znaczy jest sztos, jeżeli chodzi o to, jaką one moc mają. Bo to, że one mają taką moc, to ja się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Mam nadzieję, że mnie słychać. No i oczywiście, proszę państwa, biurko. Biurko, ja jestem... czekajcie chwileczkę. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego biurka. Naprawdę, zobaczcie. Biurko robione na zamówienie. Biurko robione na zamówienie, ma 2 metry. Ale co mnie bardzo cieszy, zobaczcie. To jest biurko sygnowane Crocsem. To jest biurko sygnowane Crocsem. Żeby nie było. Zobaczcie na to. Mamy taki grawer tutaj. Mamy tutaj taki grawer, a więc to wszystko to jest wyryte w biurku, to nie jest jakieś namalowane czy coś w tym deseń. To jest wyryte w biurku, także słuchajcie, no, jest mega sztos pod tym względem, więc to jest moje własne biurko, które gdzieś o nim marzyłem. Tu jest oczywiście panel do sterowania tym biurkiem, można sobie je zwiększyć i zmniejszyć, także tu jest całe sterowanie elektryczne. Tutaj pod spodem, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, tutaj pod spodem jest oczywiście komputer na takim dosyć mocnym wzmocnieniu i po drugiej stronie jest miejsce na drugi komputer na dosyć również mocnym wzmocnieniu. Jest syf, słuchajcie, jest syf, bo jak widzicie pode mną jest wykładzina. Pode mną jest wykładzina, dzięki czemu no, jest tutaj zdecydowanie bardziej wygłuszone stanowisko, co mnie bardzo, bardzo cieszy. No i jest oczywiście ten green screen. Ten green screen to jest oczywiście Elgato. Elgato od góry, że tak powiem, montowane, więc fajnie to wygląda. Jest dosyć długi, staraliśmy się tutaj z Robertem zrobić to jak najlepiej. Biurko jest przepotężne, cały cable management jest zrobiony tak naprawdę pod spodem, bo tam są dosyć takie specjalne, tutaj mamy oczywiście wszystkie listwy, wszystkie kabelki idą sobie pod spodem, ja to jeszcze uczynię lepiej, zaraz przyjdzie jeszcze jeden monitor, tu są uchwyty na kable, no wygląda to sztosowo, no i tylko tyle mogę powiedzieć. Biurko sygnowane Crocsem. Biurko sygnowane Crocsem i co mogę powiedzieć? Mogę wam podziękować bardzo serdecznie. Tak to teraz wygląda z tej perspektywy. To jest moje nowe stanowisko. Powiem wam szczerze, że jak wyjdę z tej perspektywy i pokażę wam to w ten sposób, gdzie ten pokój zaczyna nabierać blask, tam będą jeszcze szafy, tutaj będzie inaczej organizowane, dostąd ucieknie ta szafka, strasznie dużo kratów. Mam swoje studio, powiem tak, mam swoje studio, bardzo się z tego cieszę. Ktoś chce kita? Przepraszam. Mam swoje studio, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebym jeszcze raz pokazał pod koniec streama, to wam pokażę. Już sobie siadam z powrotem. Także tak to jest, o, tak, no mniej więcej tak mnie widać.
bez tego całego tła tutaj, nie? Jeszcze to tło musi być troszeczkę lepiej oświetlone, ale już mam na oku lampy, które bym sobie kupił. Już wyłączam kamerkę, już wyłączam. Czekajcie, nie to, to. Dobra, powinniśmy wrócić do normy, super. Kamerka druga będzie jeszcze zainstalowana, to się i tak najlepszym elementem są ciastka. Dobra, no może i tak. Także tak, druga kamerka będzie jeszcze zainstalowana. Jeszcze poszukam jednego ramienia do... kupię sobie to ramię po prostu. Siemanko, cześć, Łukasz Migowski, witam cię bardzo serdecznie. Przepraszam, że nie odpisywałem teraz. Elegancio ci to wyszło, fajnie, dziękuję bardzo. Więc słuchajcie, na pewno będzie jeszcze tutaj jedno ramię z kamerą taką z góry. Ja bym sobie chciał tutaj u góry kamerę dać, żeby widać było moje stanowisko, co tutaj operuje na przepustnicy, co tutaj operuje na joysticku i tak dalej, i tak dalej. Oj, nie rozpędzaj się tak. Mam nadzieję, że teraz zejdzie sobie on z prędkości. No, schodź. Aro, dzięki, fajnie. Cieszę się, że wam się podoba. Nie będę podsycał tego złymi emocjami i mówił to dla tych wszystkich, którzy mi źle życzyli. Nie powiem tego. Teraz powiedziałem to w sumie, ale to bardziej dla żartów niż na poważnie. Ja przede wszystkim, słuchajcie, chciałbym podziękować za to wszystko wam. Bez was by się to nie odbyło. Przede wszystkim chciałbym podziękować donatorom. Markowi, który spadł mi z nieba jak anioł. Spadł mi z nieba jak anioł, bo nie wiem skąd się wziął, nie wiem jak trafił na mój kanał. Znaczy wiem w sumie jak trafił na mój kanał, bo mi pisał o tym prywatnie. Jestem mu bardzo wdzięczny, bo dzięki niemu mogłem sobie na to wszystko pozwolić. Dziękuję Linsonowi, dziękuję Adamsiowi Skylarkowi, dziękuję wszystkim tym, którzy są wokół mnie. Dziękuję wszystkim wspierającym ze skórzanego klapka, z gumowego klapka i ze zwykłego klapka. Jeżeli ktoś chciałby zostać nowym wspierającym, zapraszam bardzo mocno. Dziękuję, że jesteście, bo wasze zaangażowanie, to, że mnie wspieracie, jest dla mnie niezwykle istotne. Wiecie, pamiętajcie, ja mam 4,5 tysiąca subskrypcji. Nie każdemu youtuberowi 4,5 tysiąca subskrypcji dzieje się coś takiego jak mi, naprawdę. Nie ma cudów i wiem, że niektórym nie jest to po drodze. Niektórzy twierdzą, że jestem, nie wiem kim jestem tak naprawdę, aż trudno czasem czytać niektóre komentarze. I czasem jest mi przykro, że takie coś się pojawia. Z drugiej strony jednak myślę, że robię to dla tej grupy właśnie, która jest i która zna prawdę i która wie, że to wszystko jest in real, że to jest naprawdę, że to się nie wymyśliło, że to nie jest jakieś wyimaginowane, ustawione bądź coś w ten deseń. Nigdy tak nie było, tak nie będzie i tak nie jest przede wszystkim. Więc całe to wszystko, co wam teraz pokazałem, ten komputer, który stoi na dole, który też jest wart tak, to jest wszystko też mój ukłon w waszą stronę. Bo wiem, że niektórzy robią tak, że zbierają pieniążki, ale później nic z tych pieniążków nie kupują i nic nie robią w swoim studiu, czy nie robią nic z tych celów donate'owych. A ja doskonale wiem, że muszę to zrobić, żeby wam pokazać, że robię to szczerze i z całego serca, że jeżeli naprawdę na coś zbieram, to zbieram na coś naprawdę. Więc jestem wzruszony, bo dzisiaj miałem ciężki dzień. I tyle. Kabel mi cały czas. I tyle, bo miałem naprawdę ciężki dzień i się udało. Trochę bardziej przepustnica w górę.
wybaczcie. Muszę chwilę ochłonąć. Zapalę sobie papierosa. Mam nadzieję, że dobrze spędzimy dzisiaj czas na tym world tripie. Zobaczymy, czy ktoś leci za mną. O Jezu, jaka ekipa z tyłu jest. Bardzo mnie to cieszy. Fajnie. Aro, dzięki. Pozdrawiam cię bardzo mocno. Tak dalej, trzymaj. Dzięki. Właśnie, o Rafciu zapomniałem. Rafciu, również bardzo serdecznie ci dziękuję. Bez twojego wsparcia też naprawdę byłoby mi ciężko, a nawet nie wyobrażacie, jak bardzo się cieszę, że tak dużo osób, tak pozytywnych, z którymi się też spotkałem w realu, przyszło na ten kanał. Naprawdę. Takich wariatów jak wy to mało szukać w sieci i tylko mogą mi ludzie, naprawdę mogą mi zazdrościć takich widzów. Niczego innego, naprawdę, niczego innego, serio. Niczego nie muszą mi zazdrościć, ale was mogą mi zazdrościć i z tego jestem dumny. Dlatego teraz dopiero zacznę i teraz dopiero zacznę robić rzeczy, które chciałem robić wcześniej i będzie tego dużo, więc tyle. A w Dubaju jeszcze 7 pilotów czeka na odlot. Super, no to dzisiaj nie tak zbyt dużo ludzi, ale okej, no akceptuję to. Nie twierdziłem, że na każdym world tripie będzie po 40 osób. Choć takie i też się będą zdarzały później. To zależy od wolnego weekendu, wiem, że kilku osób nie ma i tak dalej. Więc mam małą prośbę. Czy mógłbyś zaakceptować mnie na Xboxie na wypadek, jakby mnie wywaliło? Wiesz co, poczekaj. Mam cię zaakceptowanego, nawet nie mam nic z powiadomień, więc nie wiem jak to mogę zrobić. Ja się bardzo cieszę z tej lodówki, by the way, chyba nie pokazałem lodówki. Jesus Christ. Nie pokazałem lodówki. No nie, później jeszcze raz pokażę. Słuchajcie, w lodówce przeczytałem, że muszą być 6 stopni. 6 stopni musi być, żeby woda się dobrze schodziła. Jest ustawiona na 6. Mówię, Anita, chodzi lodówka. Jest już, tak jest po prostu. Mówię, Anita, jest sztos. Ona do mnie mówi, jo kurwa, kto za prąd będzie płacił? W ogóle nic, że tutaj lampy napierdzielają. A kto za prąd będzie? Oklaski dla widzów. No. Wielkie brawo dla was, jesteście wspaniali, naprawdę. Do końca. Chyba mają 18 sekund. Nie, to się nie będzie rozumiało. Dobra, nie będę dalej lepiej. Pokazałem lodówkę? Ale bez światła. Dzięki. Ja dzisiaj z twoim kubeczkiem lecę, w końcu dotarłem. Bardzo się cieszę, Enkeli, bardzo mi miło. To, co powiedziałeś, mnie również wzruszyło. Dla mnie ten kanał to pierwszy kanał w życiu, który śledzę na bieżąco. Dziękuję ci za inspirację i motywację. Sam wiesz do czego. Jesteś mega pozytywny dzik. Dzięki, Krystian. Gdzie pieniądze są za las? A nawet też to mam. Ja ci dam, kurwa, gdzie pieniądze są za las? I te efekty z dymu papierosa. No to muszę wyeliminować. Nie mogę tu palić. Ludzie mi mówią, nie pal tu, kurwa, będzie śmierdzieć. Co ty robisz, debil? Muszę przestać palić, nie? Sorry, nie będę taki ekstrawagancki. Muszę się uspokoić, naprawdę. Będę cię wspierał, dopóki ten kanał będzie istniał. Krystian, bardzo ci serdecznie dziękuję za tę deklarację. Naprawdę, z całego serca ci dziękuję. Jak to? Widzowie w donate'ach się zrzucą na rachunek? Nie. Właśnie nie o to chodzi. Tak, dym. Bardzo realny. Tak, to... Jest. Mam takiego widza. Nazywa się chyba bodajże Nichma Aru Sakurago. I on zawsze przychodzi na dymek w kokpicie. Mówi, a musi być dymek w kokpicie. Czemu ty palimy? Jest jeszcze jeden widz, szybki Al się nazywa. Mówi, palimy, bo ja przychodzę w sumie do ciebie sobie tylko papieroska zapalić. Mówi, dobra, no, palimy, no, co zrobię, no. Nituś, wiem, bardzo się cieszę. Dzisiaj mój teść dzisiaj przyjechał do domu, bo był u nas tutaj pozałatwiać jakieś tam swoje sprawy, też załatwiał w Polsce, był przez tydzień. I dzisiaj dałem teściowi kubeczki i koszulkę moją kroksową, bo teściu, słuchajcie, mówi dzisiaj, ja wstałem rano, znaczy wstałem rano, no 11 tak wstałem, a teściu mówi, ty masz dzisiaj world tripa, nie? Ja mówię,
Teściu, kochany, no zobaczcie, nawet teściu wie, że ja dzisiaj mam world tripa. Fajnie, że to się tak zapisało, fajnie, że teściu wie, na przykład, że wiecie, też ogląda i też śledzi, więc mega, mega pozdrowienia dla Tomka. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, by można było w trakcie lotu pogadać ze wszystkimi pilotami. Zrobimy taką możliwość, jeżeli będzie możliwość na Discordzie się spotkać, będzie super, no, możemy się na Discordzie spotkać i pogadać ze wszystkimi. Dobra, nie przesadzać z prędkością. Nie przesadzaj z prędkością. Dobra. Teraz musimy sobie jeszcze jedną rzecz tutaj dać. W upper menu klikniemy sobie FMS tekst. 504 mile. Godzinka. Siemaneczko. Cześć Hrafnar. Witam cię bardzo serdecznie. A może zdradzisz kolejny etap? Słuchajcie, okazało się, że mam świetną ekipę. Zebrało się trójka ludzi, z tego co pamiętam. Czyli Kacperek Cichocki, Sarniak i Makmak. Z tego co dobrze też pamiętam. I chłopy teraz mi ustawiają. Ja mam teraz kartografów. To oni mi wyznaczają mapę po prostu moich działań. Jeszcze tylko sobie wymyślę zarząd. I będą, ja po prostu już będę tylko elementem we własnym projekcie, nie? Będą mi rozliczać. Dobra, Kroks, masz dzisiaj 5 zł, możesz sobie kupić bułkę i ewentualnie coś do bułki. Jakiś serek, kurwa, topiony. I dadzą mi 5 zł, idź. A my pieniążki będziemy zarządzać. Których nie ma, nie? Bo nie ma. Siemka, ja znowu w robocie. Pozdrawiam. Uspokój się. Już ci zrzucam z prędkości. Dziś jakiś wiatr jest. Wiatr w dupeczkę, dlatego nas tak... Ha. Hrafnar, właśnie, by the way, przepraszam wszystkich tych, którzy No Man's Sky'a musieli obejrzeć w złej jakości dzisiaj. Ja tego No Man's Sky'a w dobrej jakości nagram dopiero trzeci odcinek, bo drugi już mam nagrany, więc trzeci odcinek dopiero będzie w dobrej jakości. Przepraszam was bardzo. Ja nie wiem, z czego to wyszło, nie wiem, coś jest nie tak z OBS-em. Nie mogę się dogadać z OBS-em. Szukam speca od OBS-a. Czy jest tu jakiś spec od OBS-a? Gościu, ja ci płacę... W diamentach ci płacę, tylko ustawmy OBS-a mojego, normalnie. Szukam speców od OBS-a, panie. AUX Boost PMP, gdzie to jest w COC, bo nie mogę tego znaleźć. Kurde, typ, kucharz, ja nie wiem, gdzie jest Boost Manual. Może tu gdzieś, w tym rejonie, co? Szukaj tu gdzieś, kurde. Byłoby miło. Jacek, no postaram się tak zrobić. Surprise, motherfucker. Krystian, 100 zł. Ojej, dziękuję. Koksiu, rób to, co robisz, bo robisz to zajebiście. Buźka mrugająca okiem. Sorry za przekleństwo. Nie przepraszam, nic się nie stało. Zajebiście to nie jest przekleństwo. Dziękuję ci, Krystian, bardzo dziękuję za 100 zł. Naprawdę, z całego serduszka ci dziękuję. Dziękuję wam za całe spokój. Krystian, tobie również, bo wiem, że fajny chłop z ciebie, bo gadaliśmy prywatnie. Dziękuję ci serdecznie. Wiem, że wiesz, że nie musisz, ale jeżeli chcesz, to bardzo mi miło jest. Bardzo dziękuję. Specem od OBS-a jest Simulation Games Geek. Kurwa, to ja muszę z nim pogadać. Dlaczego jeszcze z nim nie porozmawiałem? Mam nadzieję, że jakaś dobroć międzykanałowa nastąpi i mi pomoże. No ja nawet zapłacę za to, bo ja jestem zdesperowany, bo ja mam straszne problemy z OBS-em. Bo wydaje mi się, że streamy mogłyby być w lepszej jakości, a nie są w dobrej jakości. Organizacja tutaj, studia jest okej. Tutaj te światła jeszcze poreguluję troszeczkę, tak żeby to miało też jeszcze lepszy sens, ale bardzo mnie organizacja samego streama martwi, bo w F1 na przykład jest strasznie niedobrze, nie jest fajnie. To samo, jeżeli chodzi o kwestię związaną z MFS-em. Często są jakieś dziwne smużenia, nie za bardzo to rozumiem. Bo mam na żółto i nie podaje mi wartości Top of Decent przez to i punktów na FMS Tax. Kurde ty stary, no nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Dobra, on leci, czy ja mam... Ja się zorientuję, czy ja mam wszystko w porządku. Chyba jest wszystko okej. Adam na pewno ci pomoże. No, będę miał, mam nadzieję. Masz kodeks sprzętowy wybrany? Tak, mam kodeks sprzętowy wybrany i to jest... Bo ty wiecie, ja jestem na AMD. AMD jest mało popularne. Jest popularne, ale nie tak jak Nvidia. Wszyscy robią ustawienia na YouTubie pod OBS-a, pod Nvidia. A ja mam AMD. Ja mam zupełnie inaczej działam, nie? Wysłałem ci konspekt na Discordzie. Co mi wysłałeś, powiedz?
Aha, konspekt trasy. Słuchajcie, najprawdopodobniej za tydzień będzie stolica Indii. Chyba New Delhi jest stolicą Indii, nie? Tak mi się wydaje, kurwa, ja z geografii jestem noga, nie? Po prostu jedynka. Nie zdałeś kroks, wypierdala. Dobry, Jarek, to odpowiedziałem. Lecicie sobie, jesteście? Bardzo się cieszę. Ilu dzisiaj może być z pilotów? Z 20 jest, nie? Z 20 jest, proszę Państwa. Tak mi tak obstawiam. Tam ktoś na lotnisku był, mniej więcej obliczył? No z 20 jest, co sztuk dzisiaj. Boże, ile Was też na streamie cały czas siedzi. Bardzo mi miło. Zupełnie inna jakość teraz. Patrz, w studiu, baw mnie teraz, kurwa, w nowym studiu, nie baw teraz. 67 lajków, dziękuję. Jeszcze do 3 dobijemy, będzie 70. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli tak się uda. Boże, oglądam się za siebie i widzę gąszcz ludzi, jest pięknie. Jacek, bardzo się cieszę. Wszyscy już w powietrzu. No to fajnie, cieszę się. Icek, mniej więcej, nie, możesz, dobra, możesz nie wiedzieć, ile tam ludzi było. Ale ja tak obstawiam, z 20 pilotów było, nie? Z 20 pilotów na pewno. Dobrze, no jak 20 będziemy trzymać? Za tydzień jest jubileuszowy world trip. Na zasadzie, że lecimy dziś na jubileuszowy. No, taki równy etap. Przepustnica. 200 zł. Ja też się dorzucam. Zgadzam się z innymi, że robisz to zaj. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Kim jest przepustnica? Kimkolwiek jesteś. Wielkie brawa dla Ciebie, naprawdę. Dziękuję za 200 zł. Dziękuję, że przekroczyliśmy teraz 1000 zł na tym celu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Uspokój się, miałem donate'a teraz. Teraz musisz... Samolot po prostu... Dlaczego on dostaje? Nie. Moi hejterzy. Co, kurwa? Myślę, że około 30, ale nie liczę. No i dobrze. No i git. A 11 etap będzie dla mnie sentymentalny, bo to będzie traska, którą miałem okazję lecieć w Realu A319 Air India, czyli Katmandu. New Delhi Katmandu, prawda? Tak tam widziałem chyba w konspekcie. Dziękuję przepustniczko moja droga, albo mój drogi przepustnico, nie wiem jak to nazwać nawet. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję za 200 zł. Mega z całego serca. A może przepustnica? Nie, to bym widział, że z konta pieniądze uciekają. Stary, widziałbym, no przecież to nie moja żona. Też ją tam pod ścianą, mówię, to ty? Nie! Żartuję, to tak nie było. W innych okolicznościach to zrobiłem. Uff, mięcho, w siatki zapakowane, jutro wędzenie. Będzie szyneczka, baleronik, polędwiczka, mniam. Teraz pora na kawę po irlandzku. Jacek, ty to masz dobre życie. Wina masz jak rakiet w Moskwie. Polędwiczki, barelonki, baleronki i inne marmolatki też masz. Kawa po irlandzku. Gdzie pieniądze są za las? Do Katmandu będzie ciekawie, bo mają tylko RNP, ale bardzo ładne podejście. Nie, RNP nie jest trudnym podejściem. Dobra. Napiję się, że tak powiem. Bo teraz jeszcze... To jest tak naprawdę bardzo miło. Dobra, pany, kierunek Kraków, walić karaci, zawracamy. Pomięcho? Pomięcho do Jacka? Ja jeszcze teraz w poniedziałek muszę tu przeorganizować troszeczkę to stanowisko, bo w poniedziałek przyjdzie mi jeszcze kolejny monitor, taki sam ten podstawowy monitor jak mam tutaj, będzie też drugi monitor taki sam, 1800 zł wydałem, no, nie, nawet mniej, przepraszam, 1700 zł, 1699 zł dokładnie wydałem na monitor LG 144 Hz i przyznam szczerze, że będę się cieszył, bo będę miał go tutaj.
I to jest zdecydowanie bardzo fajne rozwiązanie, bo to będę miał w 2K. O, Kroksowa, teraz dała Kroksowa, 15 zł. No to już z konta zeszło. I teraz pytanie, jak to rozliczyć? Czy to już jest rozdzielność majątkowa, czy jeszcze nie? Jak to rozliczać w ogóle? Dziękuję Ci, Nitkuś, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Wielkie brawa dla Ciebie, moja kochana. No witam Państwa, widzę, że Robert zrobił bardzo dobrą robotę. A, tak, Robert zrobił dzisiaj 80% tego, co mieliśmy zrobić, a ja 20 się dołożyłem. A tak naprawdę pracowaliśmy dzisiaj dzielnie przez cały dzień. Potwierdzenie od Kroksowej, bardzo serdecznie Ci dziękuję, kochanie, za 15 zł. Coś mi tu spadło, tylko pytanie co? Dziękuję za 15 zł. Fakt, to także kwestia naciśnięcia przycisku approach, ale to nie jest... No nie jest to ALS, ale okej. Okay. Cześć, Fantomik, cześć, cześć. No, troszeczkę wyżej przepustnica. Musimy się rozpędzić. Wiecie, mam problem z prędkością, żeby trzymać, bo ten wiatr... ten wiatr mnie cały czas pcha. To i tak będziemy szybciej u celu, wiecie? Bo wiatr nas cały czas popycha do przodu, a nie nas hamuje, więc nam prosto w ryj. Sprawdź konto. Nie chcę. Lepiej nie. Dużo pieniędzy wydane ostatnio. Dobra. Troszeczkę się rozpędziliśmy. Najlepsze jest to, że jutro w moim gabinecie, jak to nazywa Robert, w moim gabinecie będę musiał posprzątać. Jeszcze dzisiaj w nocy potestuję sobie, kierownica tutaj wygląda, jak mogę sobie z tą kierownicą tutaj poradzić, bo biurko jest dosyć cienkie, ono ma centymetr albo coś ponad centymetr. I znowu mnie nie ma. Na zasadzie, że znikam w MFS-ie, a ja Cię widzę. My lecimy nad morzem. Dużo wody tutaj. Zostawię może troszeczkę takiego widoku i trochę ściszę MFS-a, żeby Wam tutaj jakoś mocno nie robiło problemów. Dobra. Dzięki za 70 łapek. Widzę, że dobiliście te 70 łapek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Czy mi się coś zdaje, czy karty graficzne tanieją? Przeceny widzę, czy to tylko chwyt marketingowy sklepów? Nie mam pojęcia, że tanieją. Wiesz, ja przestałem się tym interesować. Halo, Adaś, co jest? Halo, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Przecież odpowiadałem cały czas. Nie no, moje ma 85 mm lipne drewno i trzyma te 2 kg. Nie no, spoko, nie no, raczej da radę. Bardziej się zastanawiam nad stabilnością biurka, nie? Mój debiut, wystartowany, do zobaczenia w Pakistanie. Właśnie, by the way, słuchajcie, dzisiaj z nami leci zacny youtuber, Kapitan Puffs dzisiaj z nami leci. Dziękuję, że zrobiliście ostatnio na... Bo wiem, że niektórzy widzowie byli z mojego kanału również. Dzielimy widzów z kanałem Puffsa. Bardzo Wam dziękuję, że robicie naloty też na inne kanały i bardzo mnie to cieszy. Rozwijajmy się razem, jesteśmy fajną społecznością i dzielmy się tym, co mamy. Więc bardzo Wam serdecznie też za to dziękuję. A Kapitan Puffs dzisiaj z nami. Nie wiem, co na to pani Puffsowa. Czy się nie gniewa na mnie? Wyciągnął mi, kurwa, męża. Na kolację by zabrał, a nie w powietrze do jakiegoś Pakistanu leci, tam cię okradną, co ty robisz? Pani Puffsowa, proszę się nie martwić, lecimy w dobrą stronę. Nie ma jak czekolada na gastro. Nie, nic nie tanieje, to chwilowo, może promki na parę sztuk ewentualnie. No wiem, że tam 3080 Ti to nawet pod 8000 kosztują. Dobra. Jezu, dzisiaj jeszcze noc mam taką organizacji tutaj. Jeszcze sobie poorganizuję. Jeszcze kilka rzeczy muszę tutaj ogarnąć. Teraz mi się telefon rozładuje. Muszę z ładowarkę z tu. Obraz mi zniknął, serio. O Jezus Maria. Nie zapłaciłeś? Za internet? Żartuję, Adaś. Pani Puffsowa, kurna, dzisiaj wyszła, ja o tym zapomniałem zupełnie i teraz ogarniam lot i trójkę dzieciaków jednocześnie. Nie chcę nic mówić,
żeby to się nie zakończyło tragicznie. Można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy. Tak, to fakt. U Pawsa się można dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy. To zdolny facet, no. Naprawdę. Dobry wieczór. Cześć. Witaj, Opezor. Siemaneczko. Nie ma półprzewodników. Na PS5 się czeka ponad rok. Mogą być promki na jakieś zwroty czy sztuki zalegające w magazynach. To jest dziwne, że nie ma zapotrzebowania, a są jakieś rzeczy leżące w magazynach. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej się te problemy skończą, bo to też jest kwestia Chińczyków, którzy ograniczają eksport towarów. Znaczy mam nadzieję, że nikomu nie zanikam, że wszystko jest w porządku, że ja tu cały czas jestem chyba. Paws, pilnuj sterów. Właśnie, pilnuj sterów tam. Nie no, na autopilocie to poleci trochę. O! Hrafnar, witam cię bardzo serdecznie w nowym klapku. Dziękuję ci bardzo serdecznie za wsparcie mojego kanału. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Mamy nowego klapka, proszę państwa. Hrafnar, siemaneczko. Ostatni wspierający. Kurde. Nie, dobra, zrobię, bo tu powinien być overlay, tylko overlay będzie brzydko wyglądał, bo byłby tak, więc muszę to usunąć. Później to zrobię i będę pamiętał, że to jest Hrafnar. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję. Coraz więcej klapków, więcej. Tak, bardzo się z tego cieszę, że naprawdę dajecie tutaj kawał dobrej roboty w tym, że wspieracie ten kanał. Super sprawa, dzięki. Witam w zwykłym klapku. O, nawet klapeczki ktoś wkleił na czat. Właśnie, jeżeli ktoś jest wspierającym, to ma dostępne takie dosyć innowacyjne ikonki. Dopracujemy je jeszcze. Są jeszcze niedopracowane, ale to moja wina i ja to powinienem jakoś zorganizować, ale nie chcę Waroka męczyć, nie? Warok mówi 1000 zł za jedną. No ja mówię, kuwa stary, co ty gadasz teraz mi? Nie no, żartuję, nie chcę tyle. Warok wiele rzeczy na tym kanale zrobił jako wolontariat i jestem mu za to mega wdzięczny, bo też mnie nie zawsze mam z czego zapłacić po prostu. Klapki górą. A powinieneś przez zło otwarte to napisać. Kroksu, na sitka podejście ustawiać? No właśnie będę musiał zaraz ogarnąć, bo nie wiem ile jeszcze nam zostało. Ile nam zostało jeszcze? 370 mil. Dobra, to jeszcze 100 mil i będziemy sobie ogarniać podejście. Przed nami tylko woda. Dużo wody. Zresztą Karachi jest nad morzem, nad wodą, więc tam będzie bardzo ciekawe wizualne podejście. Fajne jest to wspieranie. O, takie ikonki są eleganckie. Takie, wiesz, takie herbatka z cukrem i z cytrynką. Tak jest. O właśnie, Sarniak, teraz lepiej. Sitka to ostatni... A, sitka. Sitka to ostatni punkt przed Lakif. Okej, przepraszam cię bardzo, myślałem, że chodzi ci o sitka, czyli że sida. A to jest standard instrument departure, a nie standard arrival, więc... Niech żyją klapki. Tak, wielkie brawa dla klapków. Naprawdę dobrą robotę robią. Kurde, muszę teraz dwie zgrzewki wody tutaj kupić i Żateckiego wpierdzielić do lodówki. Jak ja nie mam Żateckiego na inaugurację. Jest też pierwszym, co jak odpowiedział na pytanie, to dotrzymał słowa. Będę cię wspierał i koniec. Dzięki. Chodzi o No Man's Sky'a. Obiecałem Hrafnarowi, że w trakcie miesiąca się pojawi No Man's Sky i się kuwa pojawił. Będzie w lepszej jakości, przepraszam za to. Herbatka z cukrem i z cytrynką. Ale bez cytrynki, tam było w tym serialu, to było bez cytrynki. Ale w kubku world tripowym oczywiście, tak, bardzo mnie cieszy. I Rutkoś przedłużył dzisiaj klapeczka chyba, z tego co widzę. No to bardzo... Nie, no Rutkoś... Kurwa, mać! Sąsiedzi śpią, dziękuję ci Rutkoś! Tańczę! Rutkoś!
Siemaneczko Biały, dzięki ci Rutkość bardzo. Słuchajcie, Rutkość to jest facet, który jest na tym kanale od zawsze, który mnie wspiera, który by nie musiał tego robić, ale Rutkość jest dobrym przykładem tego, jak taka znajomo, no, spotkaliśmy się też w rzeczywistości, więc Rutkość jest dla mnie wyznacznikiem tego, jak wygląda ta sprawa z drugiej strony, bo ja jestem słabym widzem innych. Jestem słabym widzem, przyznam to szczerze, bez bicia. Tańczysz jak poczwara. Kurwa, napiera w tę serię. Kim jesteś? Ja jestem słabym widzem YouTube'owym. Nie umiem być widzem. Jakoś tak, no po prostu. A Rutkość jest właśnie przykładem, bo są dobrzy streamerzy i źli streamerzy. Ja jestem takim średnim streamerem. Po prostu robię to sobie po pracy i się cieszę z tego. A Rutkość jest przykładem widza, którego, jak go zdobędziesz... Marek, 200 zł. Spełniaj marzenia w nowym studio. Pięść od przodu gest rogów świętująca twarz. Pięść, gest rogów i świętująca twarz. Marek, to dzięki tobie wszystko. Dziękuję ci bardzo. Jestem ci tak ogromnie wdzięczny. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję ci, Maruś, bardzo. Dziękuję. 1319 zł na celu. Z całego serca wam bardzo, bardzo mocno dziękuję. Dokończę tylko wątek Rutkosia. Jeżeli Rutkość jest twoim widzem, to możesz wiedzieć, że masz wiernego, wspaniałego człowieka za sobą. I to mogę powiedzieć o Rutkosiu dzisiaj otwarcie. I wiem, że jeżeli działaby mi się tu krzywda, albo miałbym jakiś problem, jeżeli bym zadzwonił do Rutkosia, albo napisał do niego, to wiem, że nieważna jest pora dnia, nieważna jest godzina, nieważne są okoliczności. Mam wrażenie, że Rutkość wziąłby, nałożył portki i by pomógł. Słuchajcie, takich ludzi jest naprawdę mało, serio. Zwłaszcza w tym świecie internetowym. To jest ciężki świat. Tu są ludzie, ludzie przychodzą, odchodzą. Ja już się tego nauczyłem, że ludzie raz są, raz ich nie ma. A Rutkość jest. I to jest jeden z moich widzów, za którego bym naprawdę... poszedł w ogień. Dziękuję ci, Rutkoś, jeszcze raz. I Marek, bardzo ci serdecznie dziękuję jeszcze raz za 200 zł. Bardzo, bardzo mocno dziękuję. Takie wsparcie to jest... Muszę sobie tego mema, takiego gifa tutaj. Dobra. Ile nam zostało? 330 mil. Dobra, jeszcze około 80 i zacznę robić podejście. A jakie ten Rutkość śmieszne z dźwięki w rollercoasterach wydaje. To, żeś się podlizał. A nie, Adaś, nie traktuj tak tego. Nawet Rutkość jak nie miał, Rutkość czasami nie był wspierającym i był tylko moderatorem, albo aż moderatorem, bo mi tu pilnował porządku, gdy ludzi nie było, albo byli i robił się syf, to Rutkość był, więc to jest człowiek, który był w różnych okolicznościach i za to go cenię. Dobra. Zaczyna się skręt nad Alporem. Prędkość trzymamy dobrą. I panowie, jak tam gdzieś w siebie wlatujemy, to się nie spinamy dzisiaj. Dzisiaj było już zbyt dużo problemów, żeby się spinać o jakieś tam pierdołki. Dolecimy sobie do Karachi na spokojnie. Sorkisz, tak zapytam, jakie podejście robimy? Zaraz zobaczymy, jaka jest tam pogoda. Surprise, motherfucker! Krystian, 100 zł. Kroks, załóż zieloną koszulkę, zobaczymy jak to wyjdzie, kiedy głowa i ręce będą osobno, tarza się ze śmiechu. Kroksowa, przynoś zieloną koszulkę, czy ja mam gdzieś zieloną koszulkę? Dzięki, Jezu, Krystian, bardzo ci dziękuję za 100 zł, naprawdę, bardzo wam serdecznie dziękuję, wow, co za wsparcie dzisiaj, coś nieprawdopodobnego, jestem tak szczęśliwy, co za dzień cholerny, takie streamy, naprawdę, o Boże. Krystian, serdecznie ci dziękuję, z całego serduszka, mocno, mocno ci dziękuję. Powinno być, jak ktoś wysyła 200 zł, to wyskakuje gif mózg, tak, zwłaszcza jak wysyłają. Mam koszulkę zieloną, jest w zestawie koszulka zielona gdzieś tam, nituś. Musi być w szafie zielona koszulka. Zaraz pójdę i będę szukał.
O zielonej koszulce pisałem wcześniej. No dobra, to teraz trzeba to zrobić, kurwa. Będę wam, nie, sucho klatesa wam nie pokażę. Ja podchodzę do pasa 25 lewy ILS. Żołnierz, spoko, zaraz będziemy ogarniać, bo ja muszę, przede wszystkim muszę pogodę ogarnąć. Muszę pogodę ogarnąć. Czyk. Mapy lotnisk, pomoce lotnicze. OPKC, co tam macie? Dziś o 25. Ok, czyli mamy aktualny metar? Nie, nie mamy tutaj aktualnego OPKC. 250 na 7 węzłów, czyli 25 lewy. Mam zieloną koszulkę. Mam zieloną koszulkę. Ale to będzie kozacko wyglądało. Wait the minute. Czekajcie, już się ubieram. Już. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Crocs. W części. Oj. Właśnie, ręce, tylko by głowa była. A w ogóle taki strój zielony, nie? Że tylko głowa by nadawała. Zarąbiste. Czekaj się, okulary muszę wziąć, bo totalnie nic nie widzę. Mówiłem, że jest w zestawie tam zielona koszulka. Jak ja teraz tak siedzę? Jak ja mam gdzieś okoliczności wszystkie inne? Jak ja mam gdzieś inne okoliczności teraz? Ja tak siedzę. Roman, następnym razem kup jeszcze zielony fotel. Oddajcie resztę Crocsa. Dziękuję za 72 łapki. Dajcie łapeczkę jeszcze, jak ktoś nie da łapeczki. Będę wdzięczny. Crocsa trochę zniknęło. Crocsu, ty powinieneś być poważny, bo jak mój wujek streamował w 72 w Dębnicy Kaszubskiej, to on nie robił takich, bo jeszcze takich nie było, green screenów i tych innych kamer. Dlaczego nie jesteś poważny? Dobra, sucho klatesa. Zielony pokrowiec na fotel. W ogóle to będzie sztos, tylko będzie taka głowa. Po prostu głowa. Podobno na OPKC wiatr 0 węzłów. 7 węzłów ja mam. Mam 7 węzłów. W ogóle, poczekajcie. Może mi ktoś sprawdzić na flight radar, na jakim tam lądują? Alan, siemaneczko. Dobra, przebiorę tę koszulkę, nie będę w tym siedział. Ale fajnie to wygląda, nie? Taki... No jest taki sztosik lekki, no i dobra, no i fajnie, no i miluś. Dobra, przebieram, czekaj. Jestem już. Kurwa, znowu okulary, ale tu chyba mamy. Dobra. 25 lewy. Dobra, no to lądujemy na 25 lewy. Crocs, wejdź w link na tyralni, to zobaczysz, na co można zbierać, jak skończysz się cel 7 na 7. Nie, nie, nie. To już raczej nie będzie celów kolejnych. Dobra. Departure arrival. Teraz tak. ILS 25 lewy Janki. ILS 25 lewy Janki. Po jakiej procedurze wy tam chcieliście lądować? Lucky One Charlie. Dobra, jeżeli ktoś nie wie jeszcze, to teraz Ernest napisał na czacie, jakie procedury wybieramy. Lucky One Charlie, ILS 25 lewy Janki.
I ja przystaję do tego, zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprawdźmy, czy zrobił się tutaj Road Discontinuity. Chyba się zrobił, ale to nie będzie żaden problem. MFD ADF. Tutaj się przełączymy na plan. Czekajcie. O, stąd. No i bardzo fajnie. I podejście się ślicznie wyrysowało, więc mnie bardzo, bardzo to cieszy. Lower menu. Escape. Lex. Dobrze. Dobrze. I pokażemy teraz, czy leci ekipa za mną. Leci ekipa za mną. Chyba. Nie, na pewno leci. Czemu krok z gry, gdzie coś się dzieje i zwiedza kosmos, przesadził się, na której patrzysz przez długie godziny, ma się autopilota i patrzy się na guziki samolotu, za oknem nic nie ma. Szymon, nie przerzuciłem się na tą grę, ja wiesz doskonale, że gram w różne gry i nie tylko w MFS-a, ale też jest F1, jest od czasu do czasu Transport Fever, od czasu do czasu Subsistence, od czasu do czasu No Man's Sky. To nie jest tak, że ja się na coś przerzucam, ja po prostu gram w to, na co mam akurat chęć. A tutaj naprawdę dużo ludzi przychodzi na MFS-a, bo ludzie lubią symulacje, a zresztą ludzie nie przychodzą tutaj na symulacje, ludzie przychodzą mnie posłuchać po prostu czasami. Jestem traktowany trochę jak podcast, więc to nie jest tak, że się na coś przerzuciłem. Po prostu, wiesz, nie wiem, czy doszedłeś kiedyś do takiego momentu, że po prostu przesadziłeś z jakąś grą i nie chciało ci się grać. Z No Man's Sky tak było przez długi czas. Ja po prostu przeorałem się za mocno i tak jest i nie mogę na to nic poradzić. Nie mogę na to nic poradzić, bo takie jest życie. No, czasem za dużo się w coś nagrasz i koniec. I nieważne, jakbyś bardzo mocno próbował, nie chce ci się już. Chyba odpowiedziałem ci dosyć pokojowo. Pokojowo i nie będę... rozumiem cię, bo tak już jest. Zacząłem oglądać za No Man's Sky i przez niego kupiłem F1. Co? Czy ja słyszę, że będzie Subsistence? Wiesz co, Maciuś? Ty jesteś też tak długo na kanale, że może zrobię kilka odcinków. A mój MFS... to, co latam tutaj, to jest dla mnie niesamowite, powtórzę to, bo kiedyś o tym chyba, albo jak nie mówiłem, to przepraszam, może powiem to pierwszy raz, ale MFS służy mi też trochę jako kopalnia kontaktów, kopalnia tego, że mogę z wami sobie porozmawiać, że mogę tu być, dziękuję, że mogę tu być, przepraszam bardzo, że mogę tu być i tak dalej, więc to jest dla moich widzów bardziej, żebyśmy mieli fajny kontakt, a symulator jest gdzieś obok, on sobie leci, a ja jestem tutaj z wami. To chyba o to chodzi. Możemy grać nawet w symulator kozy i dalej będzie zajebiście. No zwłaszcza potwierdziły to inne gry, w których się dobrze bawimy. No chyba, że gramy w F1, to wtedy jest już całkowite skupienie. Wyzywam wszystkich i tak to jest już. No nic nie zrobisz, potem są... Krox wyzywa swoich widzów, jak mógł. Potem przepraszam. Cześć. Z tym green screenem. No jest. Cześć Tomuś Cudowski, witam. Ja tak miałem z Arkiem. Grałem z kumplem ponad rok, po kilka godzin dziennie i się przejadło. No czasem gry się przejadają, no i no, nie, nic na to nie zrobisz. Nic nie zrobisz, jak nic nie zrobisz. O 23:00 dzisiaj jest kwalifikacje z USA? Jak ja oglądam chyba na żywo, ty, Phantom. Oglądamy razem? A propos gier, kiedy właściciel Kroxenu Krox? Właśnie, muszę zrobić Gas Station Simulator. Może zrobię niedługo Gas Station Simulator. Czemu by nie? Jaki ILS będzie? Już ci mówię. Yy, 109.7. A ja sobie też to przy okazji wklepię. 109.7. I to sobie wklepiemy tu, i to sobie wklepiemy tu. Cyk. Dawaj oglądanie na streamie. Nie, Hrafnar, bo zablokowaliby mi kanał, wiesz? To bym zaryzykował bardzo mocno... Zaryzykowałbym bardzo mocno przyszłością tego kanału. Nie, raczej nie.
Ile nam zostało jeszcze? 267 mil do Top of Descent 133 mile. No i bardzo fajnie. Jeszcze zaraz sobie zobaczę na mapach, jak to wygląda też pod względem do jakiej wysokości musimy zniżyć. 197, dokładnie. Tak jak żołnierz i wcześniej kucharz napisali. Z tym green screenem od razu profesjonalnej. Bardzo się dziękuję, Tomek. Mega mi miło. Dzięki za opinię. Wczoraj były fantom ciekawe kwalifikacje w F1, jak Hamilton się ścigał z Verstappenem. Ale mniejsza, nie o F1 dzisiaj. Wczoraj było za dużo emocji. Statement był już, przedstawiłem swoje racje i przedstawiłem swoje posypanie głowy popiołem. Już drugi raz przepraszać nie będę. Ten, co miał usłyszeć, to może usłyszał. Ci, co mieli usłyszeć, to usłyszeli. Planujesz założyć wirtualne linie lotnicze? Tak. Tak, i to już niedługo. Teraz zaczynam działać już. Kiedy właściciel Kroksenu... Kroksen w ogóle... Beka będzie, jak kiedyś naprawdę założę kiedyś taką stację. Nie, to musiałbym być... To nie, chyba nie jest łatwo w Polsce stacji benzynowej założyć. Dzięki za 75 mapek. Kto jeszcze nie dał do 80, może to dobijemy? Akurat, ja widzę w was potencjał dzisiaj, że tam 80 mogłoby być grane dzisiaj, coś tak czuję. Że tam 80 jest w stanie się wbić. Nie wiem, jak to zrobicie, ale coś czuję, że tam jest jeszcze potencjał. Jest tam coś jeszcze w was tkwi. Jest 75, dobra. Wiesz co? To się nim podstawię, to od razu zobaczę, czy się do... Nie mam go wgranego, nie mam, nie robiłem tego, wiem, o co ci chodzi. Bo Fantomik zrobił malowanie już naszej linii lotniczej, ja wam je pokazywałem na streamie. Ale to może... Wiem, jutro robię stream, najprawdopodobniej jutro zrobię stream z MFS-a też. Polecimy sobie na nowy Modlin od Drzewieckiego. Będziemy lądować w Modlinie. Przepraszam. I tam wytestujemy malowanie. Crox Airlines. Co wy na to? Jak na lato. Dobrze. Będzie git. Jest już gotowe? Malowanie jest już gotowe. Jest już gotowe. Dzięki, Sarniak, za prywatną wiadomość. Z kombinezonem zakładam zielonym do green screena. Jeżeli ktoś ma jeszcze zdolności graficzne, chciałby pogrzebać troszeczkę w malowaniu Crox Airlines, to różne malowania mogą być i różne malowania będą do ściągnięcia na stronie. Będzie strona do tego specjalna. Tylko dużo z tym pracy jest. Przyznam szczerze, że już trochę poorganizowałem tej naszej linii lotniczej. Pracy jest z tym od groma, więc jeszcze muszę graficznie to dopracować. Może z Warrockiem usiądę, może to porobimy. Wiecie, to jest też trochę tak, że jak pracujecie i macie życie prywatne, to wam jest ciężko wszystko połączyć. I tak mniej więcej to u mnie wygląda. Ja napisałem też ostatnio takie małe wyjaśnienie, dlaczego mnie nie ma i dlaczego jest mnie tak mało. No wiecie, no różnie jest z kwestią życiową. W kwestii życiowej często się dużo zmienia. Też nie jest tak często, jak bym chciał, ale no jest jak jest. Ważne, że się spotykamy na tych naszych regularnych pozycjach, czyli World Tripie w sumie tylko i wyłącznie, bo na F1 to tam większość z was nie wchodzi. Choć jest ta grupa stała, choć to mnie bardzo cieszy, bo F1 jest zupełnie takie niszowe, powiedzmy, na kanale. Nie Phantom, tam będzie gotowa strona internetowa w PHP 7? Nie wiem, jak to się nazywa, PHP CMS? Nie wiem, jak to się nazywa. Tam już będzie gotowa strona z pod linkowanym systemem do zarządzania linią lotniczą. Według tej strony ludzie się będą łączyć, według tej strony będą sobie latać i według tej strony te wszystkie loty będą rejestrowane. Mam nadzieję, że to się uda i że będzie wszystko w porządku. Dobra. Widzicie, Drzewiecki już wypuścił tyle lotnisk, tak mnie to cieszy. Drzewiecki, tak zdolny ten team jest. Bardzo im też dziękuję za to, że te scenerie do mnie trafiają i że będę mógł je testować na streamie. Ostatnio nie mogłem, ale oglądałem u Pawsa, że ten Modlin bardzo ładnie wygląda. Jutro sobie na ten Modlin polecimy i też pozwiedzamy lotnisko.
trochę powielę to, co robił Paws, ale w sumie z drugiej strony też jestem ciekaw, bo ja mówię, jestem strasznym widzem. Ja też sobie włączam stream, jak włączam jakikolwiek stream, to włączam go tylko jako podcast, raczej go nie oglądam. Czy w liniach lotniczych Crocs Airline będzie można pić alkohol w trakcie lotu jako pilot? Oczywiście, oczywiście, że tak. Jak ja nie mam z tym problemu. Ja lecę o wodzie, ale to ja, to tylko ja palę papierosy w kokpicie, także moim samolotem lepiej nie latajcie, bo tam będzie śmierć po prostu, nie? Będzie jeden, kupimy w ogóle, wydamy 120 milionów dolarów, nie wiem ile kosztuje nowy samolot. Dużo kosztuje nowy samolot, nie? Z 300 baniek minimum skosztuje, nie? No, no to kupimy za 300 baniek samolot tylko dla mnie. Tylko kroksowy samolot będzie, bo tam będzie taki wielki pet, że tam się pali, że to jest samolot dla palących. Zobaczycie, że będę miał największe obłożenie w linii. Dla palących tylko i proszę bardzo, cyk. I pieniążki się będzie robiło. W ogóle ja bym, jakbym w normalnym świecie funkcjonował i bym chciał założyć linię lotniczą, to bym zrobił tylko dla palących. Miałbym takie zyski. Dobra, ja muszę spojrzeć, jak to wygląda z kwestią zniżania. W leasing, no ale wtedy rata będzie wyższa, niestety, dobra. Czekajcie, to muszę sobie ogarnąć. To muszę sobie ogarnąć, to muszę sobie ogarnąć i odpalić nawigrafa. O właśnie, mój nawigrafik, kochani, kochani, kochani nawigrafik. Dobrze, daj mnie OPKC. Przede wszystkim flights, new flights from Simbrief. I okej, okay, dobra. To mamy open charts list, approach, ILS, Yankee, runway 25 left. Zniżamy do 2000. Tak naprawdę do 5000, ale samo podejście zaczyna się z 2000. Więc jeżeli kogoś by to interesowało, to do 2000. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z moim top of descent, to top of descent mam za 76 mil dokładnie. Ale co, fajka, papierosy czy cygara? Można to będzie, może to będzie podział na klasy. Może być podział na klasy. Ja palę papierochy, także bliżej mnie to papierochy, dalej będą cygara i tam, co tam było jeszcze? Fajki to tam mogą lecieć z normalnymi. Może troszkę widoczków z zewnątrz. Może? Proszę. Tylko nie wiem, z której strony chciałbyś, bo tutaj jest morze, tam jest kawałek lądu. A mam problem z tym kablem. Muszę ten kabel dzisiaj przeinstalować. Coś tam piszecie jeszcze? Rozłożenie na 100 lat. Aha, raty na 100 lat rozłożone. No tak, trochę tak. Ciekawe, ile się spłaca 300 milionów, nie? No jest 300 lat. Uja widać. Co? Uja? Krótkość. Będziemy się zbliżać do niego. No tam coś widać, że to tak... Tak ten. Tutaj w ogóle coś jest? To jest jakaś wysepka, czy to jest chmurka? Wygląda na jakąś wysepkę. On mi pierdzi w słuchawkach. No niewiarygodne to jest, czekajcie. Tamo kabel! Uspokój się! Ja się teraz zastanawiam, jak przykleić pedały do dywanu. Znaczy do wykładziny z tym dywanem. Co ja mam z tym dywanem? Jasne, ja pierdzie. Jak ja tu będę żył? A najlepsze jest to, że jest jednym. Najlepsze jest to, że te lampy, które mam tutaj podłączone, są sterowane z Stream Decka, nie? Że ja mogę sobie przycisnąć raz. I jest creepy. I teraz przyciskam raz i lampy wracają. To jest tak mega fajne. Jeszcze sobie tutaj poustawiam adjustmenty. Nie wiem, czy tłumaczyć, czy nie tłumaczyć. Adjustmenty to znaczy, będę sobie to wszystko tutaj dostosowywał, jak to ma świecić, nie? Kurde, obejrzałbym jakiś film akcji rozgrywający się w samolocie, znacie coś? Lot? Z Denzelem Washingtonem? I Kapitan Sully? Z Tomem Hanksem? Jeżeli dobrze kojarzę filmy?
tych najnowszych, ale to było jeszcze kilka. O Boże święty. Lot jest spoko. No, jest fajny. Choć oglądałem takie wyjaśnienie prawdziwego pilota, który mówił, że te manewry, które zrobił Denzel Washington, byłyby nie do powtórzenia w normalnym samolocie. O, Air Force One z Harrisonem Fordem. Dokładnie. Też bardzo fajny, fajny film. Kapitan Sully? Tak chyba mi się wydaje, że to jest Kapitan Sully. To jest o tym, co... Facet lądował na rzece Hudson. Hudson, nie wiem jak to się mówi, w Ameryce. Posadził Airbusa i po prostu uratował ludzi, bo mu się chyba silniki... Lot 93 to się nazywało? Myślałem, że to Kapitan Sully się nazywało. Boże, to co mi się popieprzyło? Jezus, to sorry. Rzeka Hudson. Hudson, tak, ale ja nie pamiętam jak się ten film nazywał. Das NR5F. Dziękuję Ci bardzo za subskrypcję. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Żółwik leci w Twoim kierunku. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej i będziesz się dobrze bawił. Hudson. No okej, okay. Hudson. Lot 93 to 11... Kapitan Sully. Dobrze mówiłem. No to git. To git mówiłem. Tak mi się coś kojarzyło, że... Lot 93 to inny film, to a propos na WTC, tak. Damian Nicpoń, podejście już Ci pokazuję. ILS 25 lewy Janki z podejścia Lucky One Charlie. No to Krystian życzy miłego wieczoru w oglądaniu fajnych filmów akcji w przestrzeni samolotowej, bo te dwa filmy są naprawdę bardzo fajne. Choć ten Air Force One to już starszy film, ale ma klimat potężny. W nowej wersji CJ4 jest niebieski TOT, czy coś mi się zepsuło? Nie, ja mam zielony. Bo ja mam nową wersję. Mam nową wersję tego CJ4, więc... Okej, okay, a my za zniżanko zaczniemy za 32,5 mili w sumie, więc ja już sobie ustawię tutaj 2000, bo do 2000 będę zniżał. Wait a minute, 2000, dobra, to jest zrobione, to jest ogarnięte. Klapy, Boże święty. Będziemy sobie pomagać speedbreakami. Plan lotu, flight plan z Judy Foster, też bardzo dobry film. O, tego nie widziałem. Jak Crocs, jak oceniasz joystick Thrustmaster Airbus Edition? Bardzo dobrze, Orgi. Ja się bardzo jestem z niego zadowolony, zwłaszcza, że ja mam tutaj cały zestaw z przepustnicą, więc przepustnica plus wszystkie oporządzenia, więc to jest bardzo, bardzo fajne. A jeżeli chodzi o sam side stick, czyli to, co mam tutaj, to, co mam... Nie pokażę tego. Dobra, mniejsza. To, co mam tutaj, to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja jestem mega zadowolony, nie narzekam, jest mi naprawdę dobrze mi się tym lata, więc w dobrej cenie, fajny sprzęt. Fabian Szatkowski, w CJ4 nadal nie można wejść do kabiny pasażerskiej. A z ciekawości, bo to nie złośliwe z mojej strony, w którym samolocie można, bo aż mnie to ciekawi. 7,5 tysiąca jest ciekawy, czy 7500 jest kozacki, cała akcja toczy się w kabinie Airbusa. To jest Squawk 7500? To jest chyba Squawk, nie? To znaczy to jest Mayday Mayday? Czy 7700 to jest Mayday? No i serial Kierunek Noc. Może nie najwyższych lotów, ale ciekawa idea. No mi się... To wyobrażenie o takim locie jest fajne, ale to jak Amerykanie zrobili ten serial, to mi się nie podoba. To jest inna sprawa. Ale okej, okay, moja żona oglądała to. Dwa sezony to chyba ma na Netflixie. Kierunek Noc. I takie średnie. Ja nie przepadam. Porwanie. Przepraszam, 7500 porwanie. Jasne.
chyba tylko w TBM-ie można. A widzisz, to ja nawet nie wiedziałem, Fabian. To może jeszcze serial... Aha, to już Marcin mówiłem, wcześniej Sarniak o tym napisał. Man with Knife, Radio Fix i Go to Heaven. Tak. Choć przyznam szczerze, nie wiedziałem, że to ma jakieś tam znaczenia, że tak powiem. Dalej. Znałem te numerki, wiedziałem, że 7700 to są oczywiście kody awaryjne, zaczynające się po siódemce. Ale tam dalej nie wiedziałem. Kierunek noc super, no i trzech Polski, tam polscy Polacy grali? Oh shit, nawet nie wiedziałem, że tam polscy aktorzy grali w tym Kierunek noc, to ja chyba nie dokładnie to obejrzałem, albo po prostu, ja to spojrzałem na 2-3 odcinki i mnie to nie przekonało, bo nie, jeżeli akcja jest zamknięta w kokpicie samolotu i nie ma międzylądowań na przykład w nocy, gdzie oni muszą sobie zapasy, nie wiem, a może tak było? A muszę obejrzeć, dobra, nie będę się tu błaźnił. Dobra, czy on zaczyna zniżanie? Przepraszam was bardzo, teraz organizacja mała, odpuścimy przepustnicy. I czy on zacznie zniżać? Wypaw. Zniża. Dobra, i sobie idzie do 2000. Okej. Okay. Tam Borys Szyc grał? Masakra. Czy ja takich rzeczy nie wiem? O Jezu, 1% baterii, zaraz mi bateria padnie w komórce. Dobra, dobra, już ci odpuszczam, już. Nie kłóć się ze mną teraz. I telefon mi się właśnie w tym momencie wyłączył. A, Antoni Królikowski też tam grał. Super. Fajnie, że Netflix sięga też po polskich aktorów. W Wiedźminie grał Polak, nie? Maciej Musiał grał też. Powiem szczerze, no Wiedźmin to już jest taka kasowa produkcja. Zniżasz. Tak, zniżam, więc odpuściłem przepustnicę. Ja już zacząłem zniżać, no już mam Top of Descent, więc zaczynam zniżać. Według tego, co pokazuje mi tutaj komputer pokładowy w Karachi, będę za 15 minut. Choć zakładam, że będzie to nieco dłużej. I oczywiście na was poczekam na lotnisku. A więc... No tak jak mówiłem, mniej więcej gdzieś tu jest lotnisko, mniej więcej tam, gdzie są ci użytkownicy, których tu widzimy, to tam musimy dolecieć. Chyba. Mi się wydaje. Dzięki za 78 łapek. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Jesteśmy nad bliżej nieznaną mi miejscowością na wysokości. No i teraz zaczyna się rozległy teren. Potem New Delhi. No to daleki lot będzie. Kupiłem Premium Deluxe na Steam, ale nie chce mi się odpalić gra, żeby ją pobrać i nie wiem, w czym problem, bo w ogóle się nie odpala. Ktoś zna odpowiedź? Nie wiem, nie znam Steamowskiej wersji. Musiałbyś napisać u mnie na Discordzie. Robert, siemaneczko, przepraszam, jeżeli pominąłem gdzieś, może nie zauważyłem. Wybacz Robercie i witam cię bardzo mocno. Hej, hej. Orgi, wejdź na mój Discord i zawitaj do działu problemy pomoc. Tam zazwyczaj ludzie po jakimś czasie albo od razu, jak się ma farta, rozwiązują twoje problemy, więc zapraszam cię bardzo serdecznie w tamtym kierunku. Nie zapominajmy o polskiej kinematografii. Polecam stary polski film z 1974 roku w roli głównej z Piotrem Frączewskim pod tytułem Na niebie i na ziemi. Mam i mogę udostępnić. O, widzisz. Kroks, podesłałem tobie coś na priv. Maruś, widziałem, ale mi się telefon rozładował. Tylko skończę streama i zobaczę. Zobacz, że tu wejdę sobie szybko na Facebooka.
Co tam, Maruśku, mi podesłałeś, mój drogi? O, Niki Lauda, fajna książka. Naznaczony, Niki Lauda, Maurice Hamilton napisał. No ciekawe, ciekawe. Ja jestem fanem audiobooków bardziej niż książek pisanych. Nie lubię czytać książek, lubię ich słuchać, lubię słuchać. Jak jest jeszcze jakiś fajny lektor, to tym bardziej. Ale dzięki, Mariusz, dzięki. Mam jeszcze około 250 km do lotniska w Karachi. Dobrze, żołnierzu. Bardzo się cieszę. Za chwileczkę się tam będziemy widzieć. Nawet w serialu Marvela. Hawkeye? Piotr Adamczyk będzie grał. No widzisz. Było kilka takich produkcji. Gdzieś Olbryski grał. Kot gdzieś zagrał. Kot miał grać chyba w Bondzie też, z tego co dobrze pamiętam. Ale w jakiejś produkcji hollywoodzkiej. No wiemy, że ten Zawierucha tam zagrał u Tarantino. A zagrał to, nie wiem czy dobre słowo, pojawił się. Nie chcę być złośliwy. Cieszę się bardzo, że sobie, że pojawił się na wielkim ekranie. Olbryski grał w Salt. No właśnie, coś gdzieś go pamiętam, że gdzieś grał. I to chyba Angelina Jolie grała w tym filmie, z tego co dobrze pamiętam. Ale to tylko moje przypuszczenie, z tego co mi tam gdzieś moja wyobraźnia mi podpowiada, więc... Z Angeliną Jolie, o właśnie, no i potwierdzenie od Serniaka, z Angeliną Jolie. A co sądzisz o etapie bonusowym, co ci podesłałem? Słuchajcie, to ja to bardziej zapytam ludzi, co oni sądzą, bo ja mogę polecieć, to nie jest jakiś problem, ale to będzie dosyć trudne lotnisko. Po Katmandu ktoś znaczy Ernest zaproponował, żebyśmy polecieli na lotnisko w Paro. Ja jestem taki średnio sceptyczny, ponieważ... To jest trudne lotnisko. Jeżeli byście wpisali sobie Landing in Paro, czy coś w ten deseń w YouTubie, to by wam mniej więcej uświadomiło, gdzie byśmy mieli lądować, jeżeli ktoś oczywiście tego lotniska nie zna. I to byśmy traktowali jako etap bonusowy. I ja się tak zastanawiam, czy robimy taki etap bonusowy? World Tripa? To będzie trochę poezja. To będzie trochę poezja. Oczywiście, że z Sarniakiem to zaproponowaliście. Ja myślałem, że tam zaproponujecie, żeby tam polecieć. Więc nie wiem. Paro, na pewno polecimy do Katmandu. Będzie New Delhi, potem Katmandu i po Katmandu byśmy zrobili Paro. Ale to jest hardcore, od razu ostrzegam, że tam jest bardzo ciężko wylądować. Tam trzeba naprawdę już mieć dosyć dużo umiejętności w sterowaniu. Ja nawet nie wiem, czy bym tam wylądował. Kroks, obejrzałeś w końcu ten Squid Game? Nie, i nie mam zamiaru. Obejrzałem trochę z żoną, ale mnie nie kręci taki... taka... Nie wiem, jak go nazwać. Ten świat, który oni stworzyli tam. Paro oddzieli ziarna od plew. I tak tego się obawia. To będzie koniec mojego kanału, rozumiesz to? Choć już tam na kanale raz lądowałem. Robimy to. Oj, chodź. I podjęli ten. No i... Zrobimy to jako pod trip, czyli nie będzie to jako oficjalny world trip, tylko jako normalny lot to zrobimy. Ale to ogłoszę chyba. Spoko, Ernest. Teraz mam lodówkę, nie? Już mi się woda kończy, mówię, muszę iść na dół. I w głowie... Kroksiu, gdzie na dół? Co ty robisz? Co ty wyprawiasz najlepszego? $20,000, no trochę jesteśmy rozpędzeni, ale to dobrze, że jesteśmy rozpędzeni. Niech on zapierdziela. Ile wlezie? Aż się opłyłem z wrażenia. Jeszcze podbijemy prędkość. Lecimy tam. No dobra. I fajnie. Będzie fajny widok, jak ludzie się będą... No nie powiem, że rozbijać, bo to by było... A, to jak ja podnoszę rękę,
to mi zmienia temperaturę światła. A, już rozumiem. Boże, już mi oczy bolą. My z Filipem na razie nad pruszczą latamy cestą. Super, Robert. Uczyć się, uczyć. Ciężko bez joysticka. No nie, no bez joysticka do MFS-a nawet nie podchodź. Nawet nie podchodź. Pokręcone podejście, ale będzie dobrze. A 320 tam lądowali, to my CJ4 nie wylądujemy. Nie skomentuję. Repeciak, nie skomentuję. Tutaj mamy jakieś tereny, już się zaczynają. Boże, tyle morza było, że teren, w końcu jakiś teren. Boże, jak dobrze widzieć teren. Będzie gdzie lądować w razie czego awaryjnie. Są tereny jakieś, to jest plus. Nawet górzyście troszeczkę tutaj jest. I zachodzi słońce pomału. Czy mam nadzieję, że jeszcze za dnia uda się wylądować. Paro Butan, masakra, ciężka przeprawa. No jest tam hardkorowo. Jest kilka takich lotnisk, przyznam szczerze na świecie, że uhuhu. Kroks, a co sądzisz o aktualizacji? Są jakieś widoczne zmiany? Ja przed samym World Tripem robiłem aktualizację, bo późno dziś przyjechałem. Wiesz co? Ja dostrzegłem, że mam, że w końcu nie mam ściny, ścinki mi odeszły. Znaczy miałem takie, pamiętacie, opowiadałem o tym na streamie, że ja mam jakieś dziwne ściny, które nie są powodowane sprzętem. A teraz tych ścinek nie posiadam. Więc zakładam, że jest, poprawiła mi się tutaj jakaś względna chociaż jakość, czy jakaś taka systemowy lag, nie wiem jak to nazwać, nie jestem zbytnio programistyczny, żeby się wypowiadać, więc to na pewno się poprawiło. Jakie inne rzeczy się... Słuchajcie, tam było tyle zmian, że szczerze ja chciałem zrobić o tym odcinek, ale mówię, nie przebrnę przez to. Nie było takiej jednej istotnej zmiany w tym update'cie, która by mi przyciągnęła mi wzrok. Oprócz tego, że poprawili, zrobili improvement tego, że jak to wygląda. Na pewno mi się taki systemowy lag gdzieś zmniejszył. Ja wczoraj zrobiłem 10-godzinny lot z Warszawy do Nowego Jorku. Tam nie było gdzie lądować. Enkeli też podziwiam, że poleciałeś tak długi lot. MFS przydatny symulator, jak kiedyś będziecie w realu na przykład 2320 i stracą przytomność, no raczej nie. Pełne portki by były. A będzie lukla turystycznie w międzyczasie między 11 a 12 etapem? Postaramy się, Sarniak. Jak byś ocenił te CJ4? Latam na CRJ i interesuje mnie twoja opinia. CJ4 już dawno ja ją nazwałem, że i przekonałem wiele ludzi do CJ4, bo ludzie nie doceniali CJ4. Jednym z takich ludzi jest Linson. Nie wiem, czy jeszcze Linsonik tutaj jest, ale on chyba go praca wezwała. Dla mnie CJ4 w pewnym momencie stał się jednym z najlepszych samolotów do MFS-a. Po pierwsze, bo to jest fajny samolot regionalno... międzynarodowym, nie wiem, może nie długodystansowy, ale dostanie się mniej więcej w każdy zakątek Europy, więc to jest spoko na pewno. W pełni działający komputer pokładowy, VNAV, LNAV, w dodatku chartsy w MFS-ie, chartsy, jeżeli chodzi o navigation display, czyli mapy możemy sobie wczytywać, możemy go połączyć z SimBriefem. On ma wszystkie funkcjonalności samolotu, który na początku nie latał, bo ta modyfikacja rozwiązała jego bardzo dużo problemów. Więc ja go oceniam bardzo dobrze, dlatego też go wybrałem na World Tripa. Bo po pierwsze jest darmowy, on jest darmowy, on nie trzeba płacić. CRJ jest, kosztuje $50 albo coś koło tego, nie pamiętam ile ona kosztuje, coś koło tego. A to jest darmowe i ma wszystko i nawet lata, przyznam szczerze, chyba troszeczkę lepiej niż sama CRJ. No mi FPS znacznie skoczył, więc jestem zadowolony. No ja przyznam szczerze, też nie narzekam. Mówię to otwarcie, że jest poprawa tutaj. Dobra, my musimy zejść z prędkością, więc ja sobie pomogę troszeczkę speedbreakami. Nie wiem, jak tam ekipa za mną.
Ja dzięki tobie właśnie przerzuciłem się na CJ4 trochę, uwielbiam latać nią na trudne lotniska, ma winaw. No tak, to dużo, ona ma dużo plusów w sobie. Dobra, tu zrzuciliśmy troszeczkę, prędkość podbijemy. Po modyfikacjach CJ4 jest lepsza niż Longitude. Też tak uważam, choć przyznam szczerze, że Longitude jakoś za długo nie latałem. Opinię mógłbym wówczas jakąś serdeczniejszą i głębszą wyrazić, gdybym tą Longitude przyleciał więcej niż obecnie. Ja też nie doceniałem CJ4, dopóki Kroksiu nie stworzył poradnika na streamie. Teraz jeden z moich ulubionych samolotów, latam często teraz nim. Tak, no bo to jest samolot... Słuchajcie, no zobaczcie, on wznosi się na bardzo... On bardzo wysoko wejdzie zawsze, nie? To jest jakieś tam flight levele. On nawet może wejść do 4.4, 3.0, 4.4.0. To jest taki jet biznesowy, używany przez ludzi trochę bogatszych niż my wszyscy. Ale też jako można go wynająć. Służy do przewożenia, nie wiem ile on tam osób mieści, musiałbym spojrzeć jaka jest jego specyfikacja i taki loadout, ile tam ludzi wchodzi do środka, ale tu pięknie jest, bardzo ładnie, bardzo się cieszę, że tutaj przylecieliśmy. Praktycznie zwiedzicie nim całą Europę, a jak widzicie też potwierdzamy to, że zwiedzimy sobie nim świat. CJ4 to był mój pierwszy samolot po naukach Kroksa, no i bardzo się cieszę. W CRJ brakuje mi autotratyl. No tutaj też nie ma autotratyl, więc ostrzegam od razu wszystkich tych, którzy się nad tym zastanawiają. Tutaj też nie ma autotratyl. Landing lights i belty włączamy, bo minęliśmy 10 tysięcy. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz spojrzę. Tak, pasy zapięte, mamy potwierdzenie, mamy nawet jakieś komunikaty tam od obsługi. Transition altitude jest tutaj na 3000, więc mniej więcej na 5-6 tysiącach zmienimy się na ciśnienie lokalne. A tutaj mamy lotnisko, na którym będziemy lądować. Tak, dokładnie. Tutaj mamy lotnisko. Zobaczcie, jakie to jest zagęszczenie, choć dalej mam wątpliwości, jak to jest rozmazane. Bo z tego widoku, jak my tak blisko zbliżymy widok, to zobaczcie, dopiero się zaczyna wczytywać to zagęszczenie budynków. 10 osób mieści. No widzicie. Nawet nie wiedziałem. Więc dalej jest problem z tym wczytywaniem tekstur w oddali. Chyba, że ja mogę gdzieś to zmienić. Będę zresztą kombinował, bo widziałem, że nowe ustawienia graficzne tam wleciały. Albo przynajmniej większe renderowanie w jakości lepszej. Tam już czeka na nas jeden z moich widzów. Ale zobaczcie też pod względem już czysto topograficznym albo czysto geograficznym, zobaczcie jakie tu jest zagęszczenie zabudowania. Nie wiem ile Karachi ma mieszkańców, mógłby ktoś sprawdzić, ale to też was nie, jakoś tam mocno nie będę zachęcał do tego. W ramach ciekawostki, ciekawe ile Karachi ma mieszkańców, bo to też tutaj zagęszczenie tych domów i zobaczcie nawet tutaj, no patrzcie, napaćkane po prostu jak rakiet w Moskwie, nie? Fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Tutaj, kurde, nie wiem, czy to są budynki, czy to jakaś farma? Wygląda trochę jak budynki. No dobra. Dwie łapki do 80. Kto jeszcze nie dał? Kto jeszcze jest? I nie... Marek, 200 zł. Łubu dubu, niech nam żyje nasz wariat Kroksiu. Dziękuję ci, Maruś, bardzo. Bardzo ci dziękuję, Maruś. Bardzo ci dziękuję. Ty wiesz. Jak mocno i jak bardzo. Dziękuję ci bardzo. Marek. Bartłomiej Rutkowski. 100 zł. Miękkiego krokietu uśmiechnięta buźka. Krokietku. No dobrze, dziękuję, że tak zdrobniale kroki. Aż się zawstydziłem. Dziękuję, Bartuś. Marek, dziękuję wam bardzo mocno za 300 zł. Dziękuję wam z całego serduszka. Naprawdę. Zawstydzacie mnie i powodujecie u mnie wzruszenie. Naprawdę. Bardzo duże. O Jezus Maria, aglomeracja w 2016 roku zamieszkiwał 24 miliony 300 tysięcy osób, połowa Polski tu mieszka, albo nawet więcej, połowa Polski tu mieszka, nie wiem jaką to ma powierzchnię, ale w dobrym momencie wszedłem. Cześć Eryczku, witam cię bardzo serdecznie, hej hej. Wow, jaka zmiana. Cieszę się, Eryk, że ci się podoba. Dzięki za 80 łapek, proszę państwa. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, i za chwileczkę proszę moi... O Jezus, ja zwolniłem za mocno. Sorry, tam z tyłu. Już przyspieszam. Już przyspieszam i zmienię sobie ciśnienie na lokalne. Ciśnienie... O, 10-10. Krystian. 100 zł.
Nie wiem, co napisać, więc niech Iwona się wypowie. Chce mi się jeść, dawaj zupę. Dziękuję ci bardzo, Krystian, za drugą stówkę dzisiaj. Mega serdecznie ci dziękuję z całego serduszka. Przecież tu serca nie ma, ale chcę to jakoś normalnie pokazać. Dziękuję ci bardzo. Bardzo, bardzo mocno. Dobra, czy my jesteśmy... Dobra, za mocno się rozpędziłem. Wygląda zajebiście. Eryk, super. Na początku, jak sobie później przeszedłeś streama, to pokazywałem całe stanowisko. Dobra, my już zawracamy na podejście. Tam ekipa za chwileczkę z Jeepa będzie leciała. Będziemy ją widzieć za chwil kilka. 4500, bardzo dobrze. Widzicie, no wina w tym samolocie działa malinka, bellissima działa. No jest fantastycznie. Zobaczcie, jaka ekipa tam nadciąga. Polacy, kurwa, do Karachi przylecieli. Co jest tutaj? Ludzie kamieniami tam rzucają. Co jest, kurwa? Dziś fajną trasę leciałem. Limę, Bergamo, Gdańsk. No rzeczywiście, to chyba wizerowska jest trasa, jeśli się nie mylę. Teraz tak. Zwolniłem, ale to już jest... Taka prędkość, jakbym chciał. Mniej więcej. I my sobie tu uzbroimy approach. I on, gdy tylko będzie już w pobliżu, przełączy się na localizer. Okej. O, ale ślicznie. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Chyba dobrą godzinę ustawiłem. Marek, wiem, bo moi znajomi ostatnio do Bergamo na wczasy lecieli właśnie z Gdańska, więc wiem. Lata tam też Ryanair na lotnisko w Bergamo. Nie wiem, czy konkretnie na to samo, na którego ty leciałeś, bo tam chyba są dwa lotniska. Ale jeżeli nie, no to tam Ryanair i Wizer. Wow! Kurde, co robicie? No to ja też dołożę uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Roześmiana twarz tutaj jest. Tu jest roześmiana twarz. Przepustniczko. Kimkolwiek jesteś. Roześmiana twarz o roześmianych oczach? Chyba jakoś tak to było. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Z całego serca za 200 zł. 2000 przekroczyliśmy dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dobra, my już jesteśmy na podejściu. Widzę MacMaka. Sarniak, dobrą godzinę chyba ustawiłem, chyba co? Chyba dobrze jest. Może tak być? Sarniaczku, bo to dla ciebie etapy teraz będą w sumie. Okej. VALS Capture, okej. Za chwileczkę powinien, jak ruszy glide slope, powinien się zacząć stabilizować. Okej, to mamy belty, landingsy mamy. Fajnie, później się przełączymy na... I zobaczcie, dzisiaj chyba lepsze odstępy są, ale może przechwalę za chwileczkę i zaraz nie będą dobre odstępy. Dobra, ruszył glide slope. Jak dojdzie do środka, oczywiście się uruchomi glide slope, sam sobie pozniża. Ale później oczywiście ja się przełączę. Oh my goodness. Dawaj na szybko. 25 stopni. Ciśnienie 10-10. Okej, kolejna strona, send. Dobra, jest git. Zrzucamy już prędkości. Ile mamy? Okej. Pierwsze klapy. Podwozie. Dobra. Light slope jest. I kolejne klapy. Lądujemy, proszę Państwa. Karachi wita. Piękna, duża aglomeracja, zachodzące słońce i kroksowa zgraja na niebie pakistańskim. Można? Można.
Dobra. Autopilot off. I już sobie podchodzimy. I góry śmieci połączone ze smrodem. No, też fakt. W ogóle tamte kraje, Pakistan, Indie, to jest niestety, to są kraje kontrastów, a też masz rację. I tam ubóstwo jest niestety normalną rzeczą, więc mówię tylko o okolicznościach MFS-owskich, bo tam, co się dzieje w prawdziwym życiu, jest przykre i niefajne. Jaki to jest wiatr? O Jezu, jeszcze 17 węzłów? Widzę fantoma helikopterem. Gdzie druga stówka? Trzecia poszła. Oj, żonie, nic nie mówcie jak coś. Czekaj, zaraz sprawdzę. Boże, przepraszam cię, Krystian, już ląduję. Tylko wyląduję i sprawdzę, co się dzieje z donatami. Bo mogły się zablokować gdzieś po drodze. Zaraz sprawdzę, dobrze? Bo mam wrażenie, że była stówka. Ale to może druga była, to trzy... Nie pamiętam treści. Zaraz zobaczę, Krystian. O Jezus, nie idę zgodnie z glide slope'em. Mam nadzieję, że to jest długi pas. 500, thank you. Iwona przechwyciła. Aż to. No i zupy nie będzie. O Jezus, ale wiatr mną tu. Uważajcie, jak będziecie lądować, bo wiatr trochę macha. Jezu, ile ludzi. Trochę przeciągnę lądowanie. Jeszcze w touchdown pointcie. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w Karachi. Czyli pierwszej trasie robionej przez moich widzów. Rzuca srogo. Właśnie tak zauważyłem, że strasznie mnie tutaj pomiotało mną. Miota nim jak szatan. Zjeżdżamy z pasa. Zaraz będę wam pokazywał wasze wszystkie lądowania. Już się ustawiam na pasie. Już. Dzięki za 82 łapki. Dzięki, że jesteście w tak dużym gronie tutaj. Oby biedra zamknięta była. Tak. Zaraz sprawdzę, co się dzieje. Bo Iwona się nazywa Tipli. Halo, Tipli, gdzie pieniądze są za las? Ja sobie tutaj zaparkuję na szybko. Tylko, o Jezus, ale Kroksiu, wyłącz światła lądowania chociaż. Bardzo bym cię prosił, misiu, pysiu. Wyłącz to i... belt już wyłącz. Na pokładzie tylko ludzie pijani. Co jest nie tak z tym 737 Max? Jeszcze raz zadasz to pytanie i będę płakał. Nie wiem, bo go nie mam. Żabka do 23. No to jeszcze ma godzinę, Iwona. Okej, okay, parking brakes. To wyłączamy. I spieprzamy na podejście. Halo, podejście. Już mak. Już lecę. Będziemy pokazywać wszystkich na podejściu. A ja zlokalizuję, gdzie pieniądze są za las. Dobra, jesteśmy na podejściu. Tam Phantom, tylko uważaj, żebyś w ludzi nie powlatywał. Już sprawdzam. Ojej. Krystian, ale ty, to było to? Czekaj. Czemu nie mogę tego powtórzyć? Surprise, motherfucker! Krystian, 100 zł. Nie wiem, co napisać, więc niech Iwona się wypowie. Chce mi się jeść, dawaj zupę. To było to. Witamy, Mac w Karachi. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że doleciałeś. Kolejny jest Coin Dragon. Ale nie ma, wiesz co, ja nie widzę tego. Nie widzę kolejnego, nic się nie zakolejkowało. Sprawdź, czy to przeszło w ogóle, wiesz, Krystianek. Bardzo bym cię prosił. I Coin Dragon jako kolejny. Zakładam, że to od nas, bo widzę, że CJ4 sobie ląduje, więc to zakładam od nas. Pamiętajcie, że możecie sobie zmienić raz nick. Jeżeli chcecie zmienić nick i chcecie być tak samo jak na YouTubie, żebym was rozpoznawał, no to...
to w Xboxie jest taka możliwość. Witamy bardzo serdecznie, Coin Dragon. Mam nadzieję, że fajnie spędziłeś lot i fajnie się bawiłeś. Widzę Repeciaka, widzę Zordona, widzę SPARS-a, widzę Szymcioka. I całą ekipę. Krisa 90. Czekaj, Krystian, już to potwierdzam. No to dzisiaj były trzy, czyli się zgadza wszystko. Krystian, zgadza się, bo są trzy. Mogę ci nawet powiedzieć, o których godzinach. Zrobię ci screeny, wyślę ci po streamie, dobra? Bo to było o 20.40, 21.01 i ostatnia była 21.47, czyli 10 minut temu. I to wszystko się pojawiło. Czy chcę drugą kamerę ze ścieżki podejścia? Nie wiem, czy chcę. Chyba nie chcę. Zostawimy tak, jak jest. Krystian, wyślę ci screeny, Krystian, żeby też nie było, bo nie chcę się z tym źle jakoś źle czuć później. No dobra. Patera, ja idę do lodówki. Zaraz wracam. Jestem. Nie muszę chodzić. Jeszcze muszę sobie kibel tu zamontować. Zgadza się, Krystian. Bardzo ci dziękuję. Jeżeli chcesz, to wyślę potwierdzenie, żeby też nie było, żeby była jasność. Jeżeli chcesz, żeby to było transparentne, to daj mi znać na privie, dobra? Bo takie rzeczy, to wiesz, od razu trzeba wyjaśniać, żeby tam nie było żadnych kwestii spornych, bo później będę się źle czuł z tym. I woda jest zimna, słuchaj. O, jaka zimna. Ty, na 6 stopni, dobrze chłodzi. I Repeciaka witamy bardzo serdecznie w Karachi. Karachi, Karachi. Dzięki wam bardzo serdecznie za 85 łapek. No to co? Cel na 90? No dobra, to już taki troszeczkę wymyślony, no ale no, będę was męczył. Witam serdecznie, Repeciaczku. Witam, hej, hej, cześć, cześć. Dziura w fotelu, miska na dole i możesz jechać. Nikt nie będzie wiedział nawet. Zarąbiście, właśnie to jest bardzo dobry pomysł, Sarniak. Rozpruję fotel, który sobie kupiłem za dużo, dużo kapusty i zrobię w nim dziurę właśnie, żeby była pod spodem miska. To jest mega fajny plan. Taka nowoczesna kaczka to będzie. Mega fajne. Albo po prostu przez Veluxa. Nie wiem, jak to zrobię, jaką drabinkę i już koniec. Nie wiem, dlaczego ja w ogóle, ja mówię o tym? Sorry, przepraszam. Wszyscy by ładowarkę tu przynieść. Nocnik wystarczy. Grymas na twarzy będzie widać? Nie, nie powinno być tak źle. Dzięki też za screeny, że wrzuca się na kącik artystyczny. Bardzo mi miło. Jeżeli macie jakieś screeny z World Tripa, no to śmiało, kącik artystyczny MFS jest dla was. Poker face. Jestem chory, Boże, muszę przestać. Dobra, dzisiaj czekam wiernie na wszystkich. Jestem już tak wywalony, że po prostu na oczy nie widzę, ale dzisiaj do końca. Do ostatnich. Nie. Za ostatni grosz to było, to nie tak szło. Muszę coś wymyślić. Dobrze, jesteście jeszcze, super, bo jest, ile osób siedzi, dobra, ja sobie zapalę sobie przy okazji. No niestety, ale chyba siku będę musiał iść. Także tego. Ja się czuję jak nie we własnym domu teraz. Najbardziej to mi się podoba ten grawer na tym biurku, że mam grawer Crocsa, nie? Ty to piękne jest.
SPARS, witam cię bardzo serdecznie, mój wierny world tripowy towarzyszu. Witaj, jak wieczór. Jasiu, dobrze, wszystko okej. Okay. Witaj, witaj, SPARS. Fajnie, że wpadłeś do Karachi, Pakistan dzisiaj. Dzisiaj Pakistan. Za tydzień? New Delhi, czyli Indie. Za tydzień do Indii. A gdzie IQOS? Był testowany? Był. Jest mi źle z tym, ale nie przejdzie mi to. Nie ma szans. Byłem naprawdę 48 godzin nie paliłem, ale to jest max. Nie jestem w stanie, no. Nie jestem w stanie. Żona pali. Jasiu. No nie wiem, tam wydaje mi się, że jest zdrobnienie od twojego imienia, ale mogę mówić Jan. Chyba, że sobie nie życzysz, no to nie. O Jezu, zobaczcie, jaka ekipa teraz nadlatuje. Z Zordona teraz powitamy na lotnisku, ale zobaczcie tutaj z prawej, cały czas z prawej nadlatują samoloty. No i minus 150 fpm, ale mówi się trudno. Zdarza się, miałem gorsze. Zordon, witamy cię bardzo serdecznie na lotnisku w Karachi. Fajnie, że wpadłeś, fajnie, że jesteś. Poka tą kamerę. Gdzie ty masz tą kamerę? Gdzie ty jesteś, Phantom? Nie ma cię na Discordzie? Gdzie jest Phantom? Gdzie pieniądze są Phantoma za las? Dobra. Idziemy sobie do Phantoma. Obejrzymy streama. Teraz tak. Ty coś średnio operujesz, Phantom, tą kamerą. Ty musisz zrobić taki inny widok. A może tak być. Dobra, o teraz jest git. Witamy, Damian, bardzo serdecznie w Karachi. Fajnie, że wpadłeś. Fajnie, że wpadłeś. Przechwytywanie okna. Przechwytywanie okna. Dobra, cyk, cyk, cyk. Czy to będzie teraz... Otwórz w nowym oknie. A może nie? Strasznie to laguje, wiesz, Phantomik. Strasznie to Phantom laguje. No i przylagowało kompletnie. Ale nie, coś tam widać. Coś tam widać. Czekaj. A żeby tak nie zżerało nas tutaj. Może być w ten sposób. Dobra, i jeszcze jedną rzecz. Szymciok, witam cię bardzo serdecznie w Karachi. Fajnie, że wpadłeś. Fajnie, że wpadłeś, fajnie, że jesteś, fajnie, że doleciałeś. Bardzo mi miło, Szymciok. Kolejny lot zaliczony. Widzę stałe twarze tutaj. To ładnie dopracujemy. Jest mały lag, ale trudno, już nic na to nie poradzę. Niech sobie tak będzie. Wyłączam z okładki, żeby ramu nie brało. Dobra, jest Phantomik, który tutaj będzie nam streamował. Podejście z innej perspektywy. Cyk, a my tu będziemy statycznie na lotnisku. Ustawię sobie też dzień, żeby nie było jakiegoś tam mocniejszego dysonansu. Okej, okay, teraz powinno być git. Jak zawsze dziękuję za lot, już brakuje mi słów, jak mogę podziękować za zorganizowanie wszystkich wirtualnych pilotów i za wspólny lot. Tak, to jest fajne, to jest fajne, ja też bardzo dziękuję. Dolatują kolejne znane twarze. Widzę Agro Mariana. Snake'a widzę, kucharza widzę. Filip.
No i fajnie, chłopaki sobie lecą, a ja muszę iść siku. Bardzo was przepraszam, ale jak nie wyleję, to zleję się. Także przepraszam was. Dobry wieczór, długo mnie nie było na live. Cześć Bartuś, siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie. Pozwólcie, że zrobię siu szybko. Puszczę wam muzykę, żeby była w tle i za 2 minuty wracam. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired. Jestem. Pytam. Witam i o zdrowie pytam. Kot mi miauczy, tęsknił za mną. Cały dzień mnie dzisiaj kot nie widział, nie? Patrzy na mnie, mówi, kim ty kurwa jesteś w ogóle? I miauczy. Masakra. No dobra, jakieś ciasteczko sobie opierdzielę. Hity muszą być. Robert, ile będzie world tripów, żebym się nauczył latać chociaż na ostatni etap? Dużo, nauczysz się. Z 40 etapów, a jesteśmy na 9. No już nakruszone, jaje. Dobra, czyli pokój ochrzczony. Już jest nakruszone, więc nie ma z tym żadnego problemu. Kogo my tam witamy? Bo widzę, że u Fantoma ktoś ląduje. Czy to jest mecenas? Mecenas chyba ląduje. Podesłałem ci info na priv. Ernest, co ty podesłałeś mi na priv? Poczekaj chwileczkę. Nie mogę teraz odczytać tej wiadomości, bo mam stream tego Fantoma. I zaraz za nim Frank Drebin. Mecenas, witam. I Frank, również witamy bardzo, bardzo serdecznie. Hopy tutaj symultanicznie lądowali. Z drugiej strony widziałem tego. Widziałem patrola. OBS i transmisja na żywo. To chyba dasz radę. No ja też mam nadzieję, że dasz radę. Zmieniłem nick z Fifko 2020 na Filip i się nauczyłem latać Cessna C4, jak mnie prosiłeś. Bardzo ci dziękuję, Filip. Naprawdę biorę to jako duży komplement, że wziąłeś sobie to do serca i super, bardzo się cieszę. I teraz lepiej. Chyba dzisiaj nie ma jakiś A320. No nie, ktoś tam może jest A320, ale zauważyłem, że dzisiaj większość CJ4. Więc bardzo mnie to cieszy. Kto kolejny ląduje? Snake chyba ląduje. Tak, Snake ląduje kolejny. Snake, witamy cię bardzo, bardzo serdecznie na lotnisku w Karachi.
No próbowałem cały mikrofon, ja mam Cerio od 550. A, tym, ale to okej, okay, ja bardziej mówiłem o A320 Pawsie, niż o Ceriocie, ale Ceriota jest mniej więcej pokrewna z CJ4, wydaje mi się. Prędkościowo, może rozmiarowo jest trochę większa, ale prędkościowo są podobne, więc z tym nie ma problemu. Bardziej chodziło o prędkość, wiesz? Spoko, Robert, organizuj dla dzieciaka. Ktoś tam ląduje kolejny. Nie wiem, czy Hargrey jest od nas. Nie wiem. Szczególnie ta 550, no ona jest malutka, nie? Nie wiem, o ile mniejsza od 770? Nie, od 700, nie od 770. 700, ale mniejsza. Żołnierz leci A320 i się wpierdziela, tak napisał kucharz. Nie oceniajmy, może cię nie widział. Następnym razem żołnierz proszę, żebyś CJ4 leciał. Będę wdzięczny. Tymczasem witam cię w Karachi. Kolejny jest kucharz. Kucharzu, witamy cię bardzo serdecznie w Karachi. Ktoś tam ląduje. Nie, to kucharz, dobra. Matko Święta. Matko Bosko. I ktoś tam idzie na Goeranda, czyli Icek idzie na Goeranda. No tutaj się chłopaki nie dogadali na podejściu. Icek idzie CRJ-tam. Icek leciał CRJ-tom, idzie na Goeranda. No trudno. Mówi się trudno, leci się dalej. Ostatni ciasko, już nie wiem, przepraszam, bo głodny byłem strasznie. Mało dzisiaj jadłem. I Agromarian, witamy cię bardzo serdecznie w Karachi. Fajnie, że wpadłeś również. Znakomicie. Stała ekipa jest. Kto ostatni startował z lotniska? Tutaj widzę Trojana 76 i Pawła B79. I kapitan Paws jest z tyłu. Zaraz jest Patrol i Ernox. Kojarzycie, kto ostatni startował? Ma ktoś taką świadomość? Niewyraźnie mówiłem, przepraszam. Dobra, kogo tutaj mamy? Enkeliego mamy. Enkeli, witamy cię bardzo serdecznie. Ernox jest ostatni. Okej, to już mam przynajmniej punkt nawigacyjny, że ty jesteś ostatni. Okej. Dobra, pojedzone. Chyba jeszcze na stację benzynową muszę pojechać. Kupić papierochy, bo mi się zabraknie. Sobie Grand Prix obejrzę później. Znaczy kwalifikacje. I Enkeli, oficjalnie witam cię bardzo serdecznie w Pakistanie, w Karachi. 9. etap dla ciebie już się zakończył. Bardzo ci dziękuję, fajnie. Cieszę się, że byliście w tak dużym gronie dzisiaj. Czekajcie, ja się obrócę na chwileczkę. Spojrzę. Dobra, to widzę Ernoxa. Ernox jest na 24 tysiącach, ja zakładam, że zniża. Icek leci Goeranda. Tutaj mamy Pawsa. Fajnie, że Pawsiu też wpadł. I kogo mamy kolejnego? Chrisa. Ale Chris ma teraz zbliżenie. Pięknie to wygląda, jak Phantom zbliżył na tym podejściu z takiej innej perspektywy. Mega fajnie to wygląda, ale bajeczka. No i dobra, cieszy jak nigdy. Fajne. To jest Phantom fajne, co zrobiłeś. To takie ujęcie kamery lepsze niż to, co było tydzień temu, więc to mega fajnie wygląda. Fajnie, że w ogóle to śledzisz w ten sposób. A, Phantomik zawsze profesjonalny w tych kwestiach. Ktoś poleca dużą podkładkę pod myszkę oprócz kroksowej? Bo kroksową sobie dam na bok. Już mam na nią plan. I Chris, oficjalnie. Christian, bardzo cię witam bardzo mocno w Karachi.
Kuba 50 jest kolejny. Dzień dobry również, bardzo mi miło powitać na lotnisku w Karachi. Nie no, Jezus Maria, trochę pilotów było dzisiaj. Około 30, 25, 30 poleciało. Muszę kupić sobie nową podkładkę tutaj, dużą, ale giganta, wiecie, bo ja mam dosyć dużą tą podkładkę. Zastanawiam się jaką. Steel Series ktoś tutaj na... kucharz o Steel Series. Ja potrzebuję takiego giganta, naprawdę giganta, giganta. I Michał, dzień dobry, również witam CRJ-teczkę kolejną na lotnisku w Karachi. Fajnie, fajnie, fajnie. Kolejny jest Jarecki. Już tam widzę u Fantoma, jak pięknie się... Steel Series QCK XXL. Dobra, już sobie sprawdzam. Już sobie sprawdzam. Dzięki. Dobra, mam. To jest naprawdę XXL, to jest naprawdę duża. Ridan? Jarecki, siemaneczko, witamy Cię bardzo, bardzo mocno w tym momencie na lotnisku w Karachi, czyli 9 etap przechodzi w Twoim przynajmniej wykonaniu już do historii, ale zaliczony, zaliczony. Oficjalnie zaliczony. Dokładnie, ten największy rozmiar XXL może być dobry. No dobra, ciekawe czy będzie większa niż ta Genesis, którą mam. Nie wiem, ile ona nawet ma. Ile ona ma? Czekajcie. Ja sobie teraz zmierzę na szybko. Moja podkładka aktualna ma 90 cm długości. Nie, przepraszam. Tak, szerokości. Szerokości 90, a długości 45. 90 na 45. Może, nie, dobra, zaraz sobie sprawdzę tego Steel Seriesa. Czekajcie, gdzie ten Steel Series jest? XCOM. No, jest podobnej szerokości. Może trochę krótsza, ale to jest prawie identyczna. Prawie identyczna, ale już sobie kupię. Ja już jest brudna, muszę ją zutylizować. Chyba pada deszcz. Zdecydowanie. Kogo mamy tam kolejnego? Filip? Filipa chyba mamy kolejnego. O Jezu, szaleństwo dzisiaj. Po prostu istne szaleństwo. Jak ja te lampy będę musiał teraz wyregulować tutaj, będę sobie siedział, kombinował. Ogólne pytanie się nasuwa, jak przez Pacyfik przelecimy. Ten problem jest od początku World Tripa i na razie nie znalazłem rozwiązania. Najwyżej przeskoczymy w sposób wirtualny, znaczy nie będziemy robić tego lotu, po prostu przeskoczymy na drugą stronę Pacyfiku. Chyba że znajdziecie gdzieś na środku Pacyfiku jakieś lotnisko, do którego będzie można dolecieć. Kraulem. Też sposób. Tratwą. Statkiem. Dobra. Icek nam już podchodzi na kolejne kółko. Widzę Fantom. A to Fantom cały czas nagrywa, że tak powiem. I to jest mega fajna perspektywa kamery zrobiona przez Fantoma. Mega mi się to podoba. Z Sarniakiem już mamy dwa koncepty. No i super. Jeszcze Kacperka Cichockiego wejście do planowania, bo on ostatnio też do mnie coś pisał, to powiedziałem, że tworzycie ekipę, więc mam nadzieję, że do was dołączy. I Filip, również serdecznie Cię witamy. To Ty, Filip, zmieniłeś po pierwsze nick, a po drugie nauczyłeś się latać CJ4. Wielki szacun dla Ciebie, naprawdę. Wielkie pochwały. Słuchajcie, to jest przykład widza, który wyciąga wnioski. I bardzo mnie cieszy, że tacy są. Bardzo się cieszę. Że, bo wiecie, no, latamy CJ4, to latajmy CJ4. Nauczmy się. I Rafcio! Siemaneczko, Rafcio. Witam Cię bardzo mocno. Hej, Rafał.
Tak jest. Nafcio doleciał. Bo mógł, bo chciał, bo jest. Super, że poszło mnie na... Super, że poszło mnie w malowaniu Crocsa, mimo że gram na Xbox. Bez kitu, też to zauważyłem. Tak się zastanowiłem. Mówię, kurde, Krystian lata już na tym? Na komputerze? Jakoś mi tak dziwnie, że było twoje lądowanie w malowaniu Crocsa, gdzie rzeczywiście... To jakoś tak... Chyba, że jest jakaś możliwość instalowania już z malowań do, na Xbox, ale nie słyszałem. Lotniskowiec jak rozszerzenie Top Guna będzie. Ty, to nie jest wcale głupia myśl. Ale głupio tak lądować na lotniskowcu CJ4 raczej. To raczej nie wylądujemy. Poza tym 30 CJ4 na lotniskowcu raczej się nie zmieści. To tak, by the way. Ale w ramach żartu, why not? Krystian, a propos tam pizzy, widziałem, że pisałeś mi prywatnie. Stary, nie, bez spiny, zupełnie się nie spina, jest git. Ja też się nie spinam, stary, luźna guma dzisiaj. Totalnie. Odpiszę ci po streamie, bo teraz nie mam jak nawet odpisać. Nerfik, siemka, właśnie skończyłem testować Windowsa 11. Generalnie to tak, wczoraj do 3 w nocy z kumplem siedziałem myśląc, jak ominąć owe wymagania i dziś od 8 do 13 doszliśmy. System taki 5.5/10. Według opinii mojego widza nie warto instalować Windowsa 11, bo 5.5/10 to tak średnio bym powiedział. Średnio. Musimy kogoś oddelegować na cysternę w postaci 747 i każdy będzie w locie tankował i przelecimy. Z zasięgiem nie ma problemu. Większym problemem jest długość lotu, żeby nie robić streama 7-godzinnego. Leciałem na domyślnym malowaniu. Może wy, pecetowcy, zastępowaliście domyślne malowanie kroksowym i mnie tak widzicie wtedy. A nie wiem, jak to jest, bo wcześniej widziałem cię w malowaniu dyskotekowym bardziej niż w kroksowym. Ale to śmieszne, bo nie, muszę porównać, czy u mnie było widać kroksowe malowanie, czy zwykłe, bo u Fantoma było zupełnie inaczej to widać. Stream trwałby do 3 rano. No tak mniej więcej do 3 rano. Nie wiem, czy to by było korzystne. Na pewno niektórzy wytrwaliby do 3 rano, ale to też nie o to chodzi. Kogo mamy kolejnego? O Boże, nie widzę. Pawła mamy kolejnego. Paweł Brzeziński. Witamy Pawła Brzezińskiego. Pawełka oczywiście widziałem na czacie. I tam już chyba Pawsu się szykuje na prostą. Oj, to raz możemy poświęcić noskę. Crocs, na tym green screenie powinien być twój podpis w innym kolorze. Żeby na przykład gdzieś obok ciebie był napis, podpis Crocs, jakoś w tym tle, w tle bym to puścił. To jest dobry pomysł, pomyślę nad tym. Pytanie, czy można tak zrobić? Chyba można, nie? Paweł, siemaneczko, witamy cię bardzo serdecznie w Karachi, w Pakistanie. Fajnie, że wpadłeś. Kolejny skórzany klapek przyleciał, no dobra. Aha, ale mamy plan, żeby lecieć przez 3 wyspy na Pacyfiku i tam jest odległość tak od osoby 3 godziny około. Około 3 godzin. No dobra. Dobra, kolejny jest Icek, który za pierwszym razem poleciał Goeranda. Tutaj mamy patrola i już tu powinien być Ernox. Dobrze, jest Ernox. Ernox zamyka stawkę. Więc Ernox zakładamy, że jest ostatnim pilotem 9. etapu World Tripa. Fajnie wygląda ta kamera, fajnie, będziemy tak robić, jeżeli będą chętni moderatorzy, którzy chcieliby coś takiego robić, na przykład Phantom by nie leciał jakiegoś lotu, to będziemy takie kamerki robić, fajnie, że takie coś jest. Nie przeszkadza, ona jest nad głową moją, widać tutaj lądowanie u mnie i widać u Phantoma. Icek ląduje, z tego co widzę, jakimś dziwnym modelem, ale to jest CRJ-ta, z tego co dobrze pamiętam, więc to jest CRJ-tka. W sumie cudzysłów dozwolona, to jest duży cudzysłów dozwolona, bo ja nic nie zabraniam ani nie zakazuję, tylko sugeruję, to jest bardzo lepsze słowo. Ona jest sugerowana, też może być jako samolot do World Tripa, nie ma z tym żadnego problemu. Mniej więcej się zgadza. To jest bardzo fajna kamera. Teraz widzę, że to fajnie wygląda. Może za mocno powiedziane, że nie polecam, tylko brakuje temu systemowi trochę do bycia normalnym. Aktualizacje przy obejściu, do którego doszliśmy, działają, więc bez problemu można aktualizować. Icek, witamy cię bardzo serdecznie w Karachi. Pakistan się kłania niziutko. Cześć, cześć. Strongman z Gniezna w śpiączce walczy o życie po Gali Punchdown. Punchdown to są te, że się plaskują, że sobie robią plaskery na twarz. Jezu, ja to ostatnio widziałem. To ludzie mdleją, jak trafisz dobrze w punkt tutaj w... Jak to się nazywa?
w żuchwę. To jest ogólnie, to jest bardzo czuły punkt dla naszej twarzy. Ja to widziałem i mnie to jest przerażające. Znaczy, faceci są naprawdę, to szczerze, no ja bym padł po lekkim strzale jakimś. No ja nie jestem raczej do bitki stworzony. To są bardzo tutaj krytyczne punkty. No bywa, no ludzie chyba wiedzą, na co się piszą, waląc się po ryju, no to chyba się piszą na to. Współczuję, Marek. Znaczy współczuję jemu, nie tobie, bo to raczej nikt bliski, ale on tak jest. Widziałem, nawet ostatnio widziałem taką zbitkę punchdownów. To jest, ile można strzałów na ryj przyjąć, no cały czas się obija coś w mózgu, no tam się kurde zmykam. Dziękuję i do następnego. Jarecki, dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie, pozdrawiam cię mocno, ale się skaleczyłem tutaj dzisiaj, ała, od taśmy. Ajajaj. Kroks, jakiś stream po World Tripie dzisiaj, czy nie bardzo? Raczej nie bardzo, nie wiem, chcecie jeszcze jakiś stream dzisiaj po World Tripie? Dajcie znać. Kogo my tam mamy kolejnego? Chyba Pawsa mamy kolejnego. Tak mi się wydaje, że Pawsa mamy kolejnego. Kapitan Paws zniknął mi! Paws zniknął. Dzięki Kroksiu za lot. O Jezu, Pawsie! Boże, jak ci współczuję, kurwa. Paws miał CTD. O, shit. Jezu, mocno ci współczuję. Przykro mi, Pawsie. Kurde, ale dobra. Zaliczone, powiedzmy. No, powiedzmy, na 100% zaliczone, w 100%. Przykro mi, Pawsie. Kurde, ciekawe od czego to. Z tym MFS-em on jest tak niestabilny. A jutro będzie niedzielny stream na zakończenie? Tak, tak, jutro będzie normalnie. Wieczorkiem sobie usiądziemy do MFS-ika. Pierdź tu coś, Jezus Maria. Kolejnego mamy patrola. Nie, przepraszam, Trojana chyba mamy kolejnego. Trojan jest kolejny. Wiecie co, no ja bym sobie... Leciałem dzisiaj z wami, ale wylądowałem na drugim pasie, ponieważ moje umiejętności jeszcze nie pozwalają na zmianę trasy w locie. Danka, spoko. Jeżeli wylądowałeś szczęśliwie, no to tylko się cieszyć. Trojan, witamy bardzo serdecznie w Karachi. Pawsie, ja myślę, że ty wylądowałeś jednak, wiesz, tak biorę to do serca, że jednak jesteś na tym lotnisku w Karachi. Nie przejmuj się, może kiedyś jeszcze przy okazji jakiegoś 20 etapu wpadniesz do mnie na stream i sobie polecimy razem jeszcze jeden locik, także... Nie załamuj się. Wiem, że to boli. Bolą te crashe. Ja też miałem kilka w życiu i wiem, co się dzieje. Może jutro Vatsim Kroks, co? Na live. No, czemu by nie? Czemu by nie? Dobry pomysł. A jaką byście grę chcieli po tym streamie? Bo tak średnio nie mam pomysłu. Mógłbym pojeździć w Assetto Corsie, kompetycjonem, bo mi się chce pojeździć w sumie. Ernox zamyka, tak. Ernox jest ostatni. Jest Patrol i Ernox i to będzie końcówka już. Chyba, że tam ktoś jeszcze z tyłu jest? Nie, już z tyłu nikogo nie będzie. Tylko, że no, Assetto Corsa nie będzie bardzo ciekawym widowiskiem. Bardzo ciekawym widowiskiem nie będzie, więc ostrzegam. Ja myślałem z początku, że Pawsa wywaliło z tego, z serwera MFS-owego. Kiedy Shared Cockpit? Z Pawsem się musimy ustawić na jakiś Shared Cockpit na live. Mam nadzieję, że to zrobimy w ogóle już taką bibę dwustreamową, nie? Nie wiem, czy to się by udało wówczas.
Albo na jednym streamie, albo na drugim, może raz u Pawsa, może raz u mnie, jakieś dwa loty byśmy sobie zrobili. Tak w ramach promocji Pawsa. Zrobimy to jakoś niedługo. Musimy tylko, wiecie, musimy sobie to przetrenować, bo to kurde też jest taka lipa, żebyśmy tam nie odwalili czegoś. Ja muszę poczytać, jak to się robi, ale zorganizujemy to. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, dobranoc, do zobaczenia za tydzień. Janusz, dzięki, spokojnych, szerokiej drogi ci życzę podczas tygodnia pełnego pracy, zakładam. I dzięki, że byłeś, pozdrawiam cię bardzo mocno i bardzo serdecznie. Zaczynam OPKC widb. Oż ty! No dobra, dobra, wiem, że ty jesteś obowiązkowy i chcesz sprawdzić nam, przetrzeć szlaki przed jutrem. I patrol ląduje. Dzięki Kroksiu za lot, dotarłem na styki, gdyby nie twoje problemy techniczne, to bym nie zdążył, ale fajnie, że się udało. Za tydzień pewnie się nie załapię, bo wyprawiam urodziny, ale na pewno odrobię. Enkeli, czuję się zaproszony na twoje urodziny. Nie, no żartuję. Fajnie, że wpadłeś. To widzimy się w takim razie, mam nadzieję, że za dwa tygodnie. Albo ci wpadniemy na urodziny, co wszyscy z World Trip. No i chuj, World Trip, tam do twojego miasta. A, masz wolne, no dobra. To mocnego wypoczynku ci życzę. Dawajcie, o, 40 osób, siema. Jakby co, pamiętajcie, Enkeli stawia alkohol, nie? Także nie musicie przynosić. Ale cię wjebałem. Patrol, siemaneczko. Wielkie brawa dla Patrola, dzięki niemu dzisiaj ten stream w ogóle poleciał. Bo kurwa pomógł mi z pewnym problemem. Odnośnie urodzin to mam dzisiaj, dziękuję Kroks. Jarek, wszystkiego dobrego. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Jarek. Wszystkiego dobrego, Jarek. Dużo zdrówka, dużo szczęścia, dużo słodyczy. Kroksiu życzy. Mam 5 litrów bimbru. No i widzisz, zawsze się znajdzie ktoś, kto ma bimber. To jest po prostu nieprawdopodobne. To alkohol w społeczeństwie kwitnie na lewo, nie? Dawaj rurkę robimy. Będzie bimber. Witajcie, na sam koniec, ale zdążyłem. Cześć Simulation, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć. Fajnie, że chociaż na sam koniec, słuchaj. Liczy się obecność. Właśnie Simulation, muszę się do ciebie odezwać. Bo mi dzisiaj Rutkoś zdradził pewną tajemnicę. Podesłałem tobie fajne zdjęcie na priv. Już sprawdzam, Mareczku, mój drogi, już sprawdzam. O, właśnie widzę teraz tego zawodnika Strongmana. O Boże. O, jaka kociuna, kochana. Piękna. Piękna kociulka. Dzięki Kroks, dzięki wszystkim za mój wieczór. Trzymajcie się do następnego. Bajo. Bajo jajo. Siemaneczko. Ja ci dam kurwa bajo jajo. Jeszcze SPARS. Poczekaj, bo ktoś tam ląduje. Ziomeczku. Chyba, że ty do drugiego pasa jedziesz. A nie, ty do drugiego pasa jedziesz, bo tam jest taka rzeczywiście taxiway. Chciałbym stamtąd startować w przyszłym tygodniu, bo tutaj byśmy wypełnili ten taxiway w całości. Kroks, zapraszam. Nie, ja słyszałem, że ty masz po prostu dosyć wysoką umiejętność ustawiania OBS-a. Znaczy, mam nadzieję, że masz, bo ja mam problemy straszne z OBS-em, zwariuję. I Ernox, zamykający stawkę podczas 9. etapu World Tripa. Słuchajcie, tak naprawdę, witamy cię Ernox bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś, cieszę się bardzo. No i dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o pilotów, to mamy zamknięty lot. I teraz tak, jednej łapki brakuje do 90, jednej łapki brakuje do 90, wtedy na spokojnie będę mógł zakończyć ten stream z czystą głową, z normalnym życiem. Simulation, tym bardziej się cieszę. Zaczynaj przygotowania do Hungaroringa. Jest 95 prawie, Boże święty. No,
Kurwa, chciałbym teraz powiedzieć, dobra, to do może do 100, ale nie, już nie będę was tutaj wymagał od was cudów. 96! No. 90, ale jest 95. Dobra, ktoś dał łapkę w dół, jest 95. Jest 95. Nie wiem, jest taka słaba nadzieja na 100 by było. World Trip bez 100 łapek, nie no, porażka. Czekajcie, gdzie są multikonta? 96, odliczanie, nic mnie nie obchodzi. Żegnamy SPARS, bo SPARS leci do 98! Czy będzie 100? Jeszcze jeden i jeszcze raz. Jest 100! Szalony taniec Kroksa. A ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za kolejny etap World Tripa. Dziękuję wam za wszystkie wpłaty. Dziękuję za to studio. Dzisiaj zakończyłem dzień... Tak. Dzięki Simulation, dzięki. Można kończyć. Panowie i panie. Muzyka. A ja idę odpocząć. Jednak nie będzie dzisiaj drugiego streama. Będzie odpoczynek dzisiaj. Wybaczcie, jutro będzie stream, dobra? Jutro będzie stream, a jutro polatamy sobie w MFS-ie również. Zapraszam na godzinę 19.30 albo 20.00, jeszcze zobaczę. Ale już wcześniej zrobię tego zapowiedź streama. Dzięki za dziś, za wszystkim. Repeciak, dziękuję ci bardzo. A co to muzyczka na intro? To jest Jerycho, nie pamiętam, Sarniak pamięta tytuł. Chyba. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki Agromarian, dzięki za przyjemny kocik. Do zobaczenia za tydzień. Cześć Filip. Dziękuję Krok za dzisiejszy lot, dziękuję wszystkim za dziś. Dzięki Rafcio, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Paws, przykro mi, że tak wyszło, ale duchem jestem z tobą. Dzięki Pawsie. Enkeli, dzięki, dobranoc. Icek, Paw wszystkim, zawsze próbowałem znać. Ernest, cześć. Krystian, trzymaj się. Dziękuję ci bardzo za to wszystko, co dzisiaj dla mnie zrobiłeś. Ty i reszta widzów. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Tymczasem... Jest wszystko git? Gra muzyka? Gra muzyka.